Cześć, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Emil Gawin, czyli Poro Podcast, czyli serwis Motion Tricks, a ze mną dziś tradycyjnie Marcel. Cześć wszystkim, witam. I nasz dzisiejszy specjalny gość, czyli Kamil Kryński. Cześć wszystkim. No, także dziś będziemy głównie rozmawiać o Kamilu, ale zanim zaczniemy o Kamilu, to chwilka technicznego sprawdzenia, czy nas wszędzie widać, czy nas wszędzie słychać. Marcel, jeśli możesz, to zerknij. Oczywiście, na YouTubie słychać, widać i na Fejsiku tak samo. Super, to pięknie. Więc teraz tak, ci, którzy nas oglądają na Facebooku... Przełącz tylko Kamila na nas wszystkich. Tak, właśnie, dziękuję. To jest też kolejna techniczna sprawa, o której czasem zapominam, realizując, przełączyć kamery. Więc jeśli za długo widzicie czyjąś gębę osoby, która nie mówi, to jest tylko i wyłącznie moja wina. W każdym razie, wracając do tego, o czym chciałem powiedzieć, jeśli ktoś nas ogląda na Facebooku, coś zacznie się dziać ze streamem, przestaniecie nas widzieć lub słyszeć, zapraszam na nasz kanał YouTube, tam również nadajemy na żywo lub ewentualnie na stronę motionfreaks.pl/poro, tam również jest okno streamu. Jeśli nas przestaniecie widzieć na YouTubie, zapraszam na Facebooka, bo nadajemy na żywo jednocześnie i tradycyjnie po każdym nagraniu, jeszcze dziś w nocy lub jutro z samego rana, pojawią się również wersje audio podcastowe na wszystkich największych serwisach podcastowych naszego dzisiejszego spotkania i takie podsumowanie wraz ze wszystkimi linkami, nazwami programów, dodatków, pluginów, tytułami filmów, seriali, o których będziemy dziś mówić. I oczywiście zapraszamy do komentowania tego, o czym gadamy, do dorzucania swoich 3 czy 5 groszy. Zazwyczaj tak w okolicach połowy odcinka, połowy spotkania zerkamy w wasze komentarze i się do nich staramy odnosić, no chyba, że rozmowa i dyskusja między waszymi komentarzami a nami jest bardziej dynamiczna, no to wtedy je sprawdzamy na bieżąco, więc zapraszamy do pisania i komentowania, czy to na Facebooku, czy na YouTubie. To tyle kwestii technicznych, to może przejdźmy do rozbiegówki, czyli tego, co się ciekawego wydarzyło w tym tygodniu. Czy chce ktoś zacząć? Panowie? Ja mogę zacząć z bardzo świeżym newsem. Dobrze, to Marcel zacznie. Świeższego nie mam. Dobra. Tylko sobie kamerę wycentruję. To jest news, o którym chyba napisali już wszyscy i wszędzie, ale my też o tym powiemy, nie będziemy gorsi. Chodzi o to, że w Polsce, jeżeli się nie mylę, na Śląsku, w zamku w Ogrodzeńcu trwają zdjęcia do serialu Wiedźmin. Koniec news. Koniec newsa. Tylko ten news masz do zakomunikowania? No nie, no tak powiem tylko. Podobno na początku niby był zamek wynajęty na jakąś prywatną imprezę czy coś takiego, a się okazało tutaj cichaczem parę dni temu, że niby mają być zdjęcia do Wiedźmina. I z ploteczek i zdjęć robionych przez fanów możemy się dowiedzieć, że zdjęcia prawdopodobnie odbywają się tylko we wnętrzu zamku. Okej. Kurczę, nie przygotowałem się, nie mam żadnych newsów. Spokojnie, my mamy kilka. Emil ma na pewno jakieś fajne newsy, bo on co tydzień ma coś fajnego do powiedzenia. No to ja zazwyczaj mam... ciekawego, dziękuję. W każdym razie, nie, dziś to tak, ciekawa rzecz, pewnie też większość ludzi ze środowiska już wie, Maxon, czyli ludzie od Cinemy przejęli Redshift Rendering, czyli jeden w sumie z najbardziej popularnych i najlepszych silników renderujących do 3D. Z tego co wiem, na pewno częściej i więcej z 3D niż ja i Marcel pracujesz ty, Kamil, więc czy miałeś okazję pracować z RenderShiftem? Nie, z RenderShiftem. Głównie Arnold. I gry. A z RenderShiftem nigdy nie miałem styczności. Uwaga. Suchar branżowy, ale z Arnoldem Schwarzeneggerem. A to widziałem dziś takiego mema, rendering with Arnold, tak. I właśnie Arnold stojący nad komputerem. Dobra, popiłem, możemy lecieć dalej z tak. Newsami i potyczkami. Dobra. No to dawaj. Kolejne. Ja zawsze mam jakieś popkulturowe lub kulturowe newsy, to teraz też zarzucę newsem takim kulturowym, kulturalnym. Aktorka, o której mówiliśmy w jednym z naszych pierwszych podcastów, czyli Joanna Kulik, która grała w Zimnej Wojnie,
która była nominowana do Oscara, niestety nie udało się Oscara zdobyć. Poszła plota, albo nawet potwierdzone info, że będzie grała w serialu Netflixa. I ten serial będzie się nazywał The Eddie. Niestety aż tak głęboko się nie zagłębiłem, o czym będzie ten serial, ale myślę, że to jest taki news, o którym warto powiedzieć. Jak już takim jesteśmy pudelkiem czy plotkarskim podcastem, to myślę, że warto wspomnieć o tym. Myślę, że warto dodać, że reżyserem tego serialu będzie Damian Chazelle, czyli twórca La La Land i Smena, nominowanego do Oscara. Czyli tak, można powiedzieć, że to będzie serial z z oscarową obsadą? No, może być grubo, tak mi się wydaje. Myślę, że może być ciekawie. I to właśnie, i to już nie jest ploteczka, to jest z tego właśnie, bo jeszcze kilka dni temu to była ploteczka, w tej chwili nie wiem, czy dziś, czy wczoraj czytałem, że to jest już potwierdzone info. Jak jest potwierdzone info, tak, to jest legit. Tak. Jerzy się tu z nami wita prywatnie, więc nas słucha. Jerzy Drozda Junior, nasz gość z poprzedniego podcastu, a i publicznie również na Facebooku. Cześć Jerzy. Więc pewnie możemy się spodziewać, aż że Jerzy będzie dorzucał jakieś gorące komentarze do tego, o czym mówimy, także na pewno będziemy je cytować. Dobra, jakieś kolejne newsy? Pisałeś, Marcel, o wtyczce do Cyclops, czy coś więcej o niej chcesz powiedzieć? Pisałeś do mnie prywatnie. Tak. Przepraszam. Ja przyznam szczerze, nie miałem, przepraszam. Myślałem, że chodzi o inną wtyczkę. W każdym razie, to może nie jest jakiś super news, ale ostatnio mi się to rzuciło w oczy i myślę, że nie mamy takiego segmentu o wtykach do After Effectsa czy do jakichś programów. Może zaczniemy prowadzić taki segment. W każdym razie w segmencie newsowym rzucam info, że jest coś takiego, taka wtyczka, która się nazywa Cyclops. Bardziej po polsku Cyclops. I to jest taka wtyczka, która pozwala nam wyrenderować to, czego normalnie After Effects nie renderuje, czyli wszystkie null objecty, ścieżki, linie pomocnicze, guidelinesy i tak dalej, i tak dalej. I to jest fajne, pomocne, jeżeli chcemy sobie wyrzucić jakiś plik na Instagrama, gdzie chcemy pokazać, jak coś zanimowaliśmy, lub do naszego showreela, lub komuś coś pokazać, jak coś działa. Taka wtyka kosztuje tylko $10. Jak ktoś chce sobie na bieżąco teraz sprawdzić, to proponuję sobie wpisać po prostu Cyclops 2. W Google powinno wyskoczyć. Jest stworzona przez Kyla Martineza, myślę też, że łatwo zapamiętać. A na pewno gdzieś tutaj w opisie naszego dzisiejszego odcinka Emil wrzuci link bezpośrednio do strony, gdzie można to pobrać. No jak już mówiłem, kosztuje to $10, czyli na tą chwilę ile? 37 zł? 38 zł? Jeżeli ktoś szukał czegoś takiego, żeby sobie takie fajne rzeczy powyrzucać, wszystkie takie rendery, no to zapraszam do zakupu. Zrobimy taką małą darmową reklamę. Dobra. To kolejny news. Na trwających w tej chwili targach NAB w Stanach Zjednoczonych został zaprezentowany DaVinci Resolve 16. W sumie kilkadziesiąt, znaczy DaVinci chwali się, że to jest kilkaset zmian w całym programie, no jest co najmniej kilkanaście, o których warto wspomnieć. W tej chwili nie będziemy o tym mówić, to taki tylko krótki news, można sobie sprawdzić DaVinci Resolve 16, nowa wersja. Na pewno na MotionFreaksie będę o tym dłużej pisał, już bardziej szczegółowo, także zapraszam na MotionFreaksa. A dziś tylko takie info, że właśnie nowa wersja została zaprezentowana. Całkiem niedawno 15 została zaprezentowana, która właśnie łączyła chociażby Fusiona razem z DaVinci, no i teraz już mamy 16 z nowymi rzeczami. Czy coś jeszcze, Marcel? Też, jeżeli jesteśmy przy wtyczkach, prezentacjach NABI i tych innych, to warto wspomnieć, że po raz kolejny też strona, nie wiem, wytwórnia, producent znany i lubiany, także producent tutoriali, czyli Andrew Kramer i jego firma Video Copilot zaprezentowała na NABI wtyczkę, która się nazywa Nebula 3D. O naszym podejściu do Andrew już mówiliśmy nieraz. No, szanujemy pana, szanujemy. Ale czym jest ta wtyczka? To jest kolejne. No, mi się wydaje, że to jest takie rozwinięcie pomysłu Elementa 3D. Tyle, że mamy tam do czynienia z cząsteczkami, z dymami, z mgłą, chmurami i innymi takimi bajerami.
Mm-hmm. Tu myślę, że... Nie ma jeszcze oficjalnej takiej prezentacji tej wtyki. Podejrzewam, że prędzej czy później, prawdopodobnie prędzej już się pojawi to w internecie z wytłumaczeniem dokładnym, jak to działa i gdzie co trzeba zrobić, ile to będzie kosztowało i tak dalej, i tak dalej. To tutaj myślę, że Kamil może coś więcej na ten temat powiedzieć, bo o ile na Nabie ani my nie jesteśmy, ani tym bardziej Kamil, bo jest w tej chwili z nami i rozmawia, to byłeś w Niemczech, dobrze pamiętam? Tak. W Niemczech na Video Co-Pilot Tour, czy jakkolwiek to się nazywało, gdzie Kramer miał właśnie taki objazd po Europie ze swoimi prelekcjami, tak to nazwijmy. Wiem, że wtedy też mówił o tym Nebula 3D, więc może coś więcej o tym powiedz, niż to, co wiemy z tych krótkich informacji z Nabu. No to miała być przyjemność na Video Co-Pilot Live Show w Berlinie i Andrew pokazywał fajny plugin, dzięki któremu możemy importować bezpośrednio sekwencję VDB, czyli wolumetryków do aftera i renderować to w czasie rzeczywistym. I szczerze powiedziawszy, zrobiło to na mnie naprawdę wrażenie, bo nie wiem, jaką dokładnie kartę graficzną miał w swoim PC-cie, ale wszystko działało w real-time i były możliwości nawet booleanu, czyli wycinania różnych kształtów z tych VDB-ków. Oświetlając w czasie rzeczywistym i to wyglądało naprawdę fajnie. Myślę, że kompozytorzy mogą dużo zyskać na tym. Mhm, okej. No jeśli to działa tak jak mówisz, to na pewno będzie to coś ciekawego, bo ogólnie real time i After Effects nie zawsze idą w parze, Chyba nigdy nie idą w parze, więc tak działający plugin, jeśli to będzie naprawdę tak działało, może być naprawdę czymś sporym. Zresztą no, sam element też był czymś sporą zmianą w Afterze, więc myślę, że tutaj też będzie całkiem ciekawie. O, właśnie teraz Kamil się chwali. To jest wstydna reklama. Tak. Program zawiera lokowanie produktu. Andrew, czekamy na dolary. Dobra, to czy jeszcze jakieś newsy, newseczki, ploteczki, jakieś seriale? Ja ostatnio, powiem szczerze, nie miałem czasu na oglądanie niczego, więc ja obejrzałem, nic nie powiem. Ja obejrzałem film, który się nazywa Jestem Bogiem, a po angielsku, jeżeli się nie mylę, Limitless, z Bradley Cooperem. Okay. I powiem, że całkiem w porządku był ten film. W sensie pomysł był spoko. Tam niby było o wykorzystywaniu, że człowiek tak naprawdę wykorzystuje 20% swojego mózgu, co już zostało naukowo dawno obalone. No ale powiedzmy, fabuła filmu opierała się na tym. Ale no, muszę przyznać, że i Bradley Cooper dał w tym filmie radę i scenariusz miał takie kliszowe momenty, ale ogólnie był całkiem spoko, przyjemnie się go oglądało. Nie był to jakiś film, który zmieni całe moje życie, ale na pewno to była super fajna rozrywka. Także jeżeli ktoś jeszcze nie widział, polecam i z tego co wiem, w sumie wiem na pewno, jest jeszcze serial oparty na tym samym motywie, który nawiązuje do filmu pod tytułem też Limitless. I obejrzałem pierwszy odcinek i ten pierwszy odcinek na razie się zapowiada całkiem w porządku. A ja miałem przyjemność obejrzeć wczoraj Shazama, czyli najnowszy film z stacji DC, Marvel komiksowych ekranizacji i nie polecam, totalnie tak zażenowany z kina dawno nie wyszedłem. No a wszyscy właśnie mówią, że to jest kolejny sukces DC, że super film, że super komedia i tak dalej. No nie wiem, totalnie nie trafiło do mnie. Jak Aquaman mi się mega podobał, to tak Shazam totalnie nie mój gust. Czuję się zażenowany. Aquaman to był film, w którym było wszystko. Znaczy może się czekać Aquamana, że może design niektórych elementów nie był taki jak trzeba, bo historia troszeczkę może leżała. Ogólny odbiór był fajny, a Shazam to porażka totalnie. Więc jeżeli chcecie wyjść odmurzeni z kina, to... No bo takie miałeś właśnie wrażenie, że ten film był po to zrobiony, żeby się odmurzyć. Ja całe szczęście widziałem tylko trailer i nie zamierzam być na tym filmie, więc... No ja się chyba też wstrzymam, aż jakiś VOD wiedzie. W sensie, że... No wstrzymam się. No, za dwa tygodnie nie będzie mnie na podcaście, już teraz ogłaszam, ponieważ na 19:00 udaję się do kina na przedpremierę Avengers Endgame. Okay. Także tydzień później będzie wyczerpująca recenzja, ale no przykro mi, nie będzie mnie wtedy na podcaście. Że tydzień później pewnie będziemy musieli zatytułować cały podcast Avengers Endgame. To będzie tylko Marcel. Tak. A czekacie bardziej na Endgame czy na Gry o Tron, która zaczyna się w niedzielę? Na jedno i na drugie.
Ja chyba bardziej na endgame. Jeśli chodzi o grę o Tron, przyznam szczerze, wypadłem trochę i nie jestem na bieżąco, więc... Ja sobie powtarzam dwa ostatnie sezony i został mi tylko finał ostatniego sezonu, więc jestem na bieżąco. Ale chyba też czekam bardziej na endgame, bo to jest jakby kumulacja jakby wszystkich filmów Marvela. Ta gra Tron tak jakby powoli tylko dążyła do końca. Ja powiem, że no wiadomo, że na Endgame bardziej się czeka, ale na grę o Tron też już może nie chodzę cały, ale trochę mnie świerbi, żeby obejrzeć. Mm-hmm. Dobra, czy jeszcze jakieś newsy? Chyba tyle, co panowie? Czy jeszcze coś? Ktoś? Nikt? Z tego co widzę, chyba mamy wszystko z naszej krótkiej rozbiegówki, rozpiski omówione. Także możemy przejść do głównego tematu, czyli Kamila. Dobra, to przejdźmy sobie do naszego dzisiejszego gościa, czyli Kamila. W tej chwili, Kamil, uśmiechaj się, bo będziesz tylko ty. Dobra, to może zacznijmy, jak to mówią, od tego, od czego się najlepiej zaczyna, czyli od początku. Kiedyś, dawno, dawno temu istniało sobie takie forum jak aftereffects.pl. Naprawdę dawno temu, ono już niestety w tej chwili nie istnieje, umarło trochę śmiercią naturalną. Nawet nie wiedziałem o tym. Myślałem, że cały czas jest aktywne. Nie, niestety było... Znaczy, powiem tak, przez ostatnie 2 lata istnienia ciężko było je nazwać działającym forum, ale wisiało. W tej chwili już nawet nie wisi. No ja tam co jakiś czas, jeszcze tak wtrącę ci, co jakiś czas chodziłem i tam widziałem, że w sensie ktoś raz na pół roku posta napisze. No to nie. Zwyczaj ten post był z pytaniem, jak zrobić efekt taki, taki. Nikt na niego nie odpowiadał, ale co jakiś czas się post pojawiał. Nie, w tej chwili już forum jest zamknięte, nie wisi nawet na tej domenie, więc, znaczy jest zablokowane, więc tutaj już ono nie istnieje. W każdym razie to było no, największe w pewnym momencie forum After Effectsa, jedyne w sumie forum After Effectsa polskojęzyczne i polskie. I tam właśnie ja byłem moderatorem, potem byłem administratorem i tam pojawił się właśnie Kamil. Powiedz mi, ze swoim chyba wtedy pierwszym filmem z mieczami świetlnymi, albo z pytaniem w ogóle o filmy, o tutoriale od mieczy świetlnych, bo już nie pamiętam, w jakiej to było kolejności. Dobrze pamiętam? Tak, myślę, że to było jakieś 10 lat temu, albo 11, w 2008 roku wtedy zaczynałem i cała moja przygoda z VFX-ami zaczynała się od dodawania efektów mieczy świetlnych do kawałka kick albo chipaki. I taki był początek w sumie. I trafiłem tak oto na firmę FSPL. I spodobało mi się, zostałem na dłużej. Potem mówił mi pani moderatorze nawet przez jakiś czas. I miło wspominam tamte czasy. Bo to był w sumie jedyny okres, kiedy byłem w jakiś sposób aktywny w internecie bardziej. I w tamtym okresie poznałem całkiem sporo osób, z którymi do dziś mam niezły kontakt. I z którymi widuję się regularnie. I dlatego już nie jesteś w tej chwili aktywny, bo ilość znajomych, których poznałeś wtedy, wystarczy ci, dlatego nie musisz być aktywny w internecie. Mam to tak rozumieć? Nie, myślę, że raczej teraz wszystko się przeniosło na Facebooka i jakby same fora powoli umierają, tak mi się wydaje. To akurat racja. No, fora internetowe w tej chwili średnio się rozwijają. O, tutaj Jerzy nam się, przepraszam, że tak zmienię temat na moment, ale tylko na momencik Jerzy tutaj nam mówi o tym, że obejrzał w końcu Love, Death and Robots i chwilę o tym pisze, ale to do tego się odniesiemy, jak już skończymy przepytywać Kamila. No dobra, i tak, byłeś sobie na tym forum After Effects, zacząłeś od mieczy świetlnych. Były miecze świetlne i jakieś kilka tutorialów Andrew Gamera. Był strzelanie sobie w głowę i tego typu rzeczy. Co jest zabawne, bo potem rzuciłem ten filmik strzelaniem sobie headshota w głowę do internetu, na YouTube'a, a potem ostatnio patrzyłem i ma 100 tysięcy wyświetleń. Znaczy to już jest od 5 lat niedostępny nigdzie, więc myślę, że ktoś musiał mi ze mnie jakąś belkę na jakieś forczanie albo w innym reddicie. Musiałem trafić na ruskie forum, jak nic. No. I teraz żałuj, że nie ustawiłeś monetyzacji na tym filmiku. Bo hajs by się zgadzał, dokładnie tak. Jak ja pamiętam, jeszcze też ktoś kiedyś wrzucił filmik, ale nie wiem, czy to był na forum MotionFlix, czy AfterEffects.pl, jak sobie odcinał górną część ciała w nogach. To teraz mi się to skojarzyło.
Nie wiem, czy Emi, ty kojarzysz ten filmik? Wiesz co, tak, to było... Jak tryskała krew z tych nóg. Tak, pamiętam i w tej chwili przypominając sobie, czuję ponownie zażenowanie. A mi się może, podobało. Może to wszystko jest tanie, ma jakiś tam swój klimat, tak? Bo każdy czegoś zaczyna na początku. Nie, oczywiście, że tak, że tutaj trzeba właśnie brać pod uwagę, że każdy gdzieś i kiedyś zaczynał, więc nie ma co się tutaj jakoś bardzo mocno nabijać. Choć też trzeba przyznać, i myślę, że ty też, Kamil, to wiesz i widzisz, że jednak z większości osób, które gdzieś tam zaczynają, no tylko niewielka ilość. No nasze forum, to forum After Effects, no uznajmy, że nazwę je nasze, liczyło chyba w szczycie... Coś koło 8 czy 10 tysięcy członków, nie chcę przesadzić. Na pewno powyżej 5. Nie, na pewno było powyżej 5 tysięcy zarejestrowanych członków. No i tak naprawdę osób działających w branży lub w okolicy naszej branży i gdzieś tam pracujących z After Effectsem lub jego okolicami, no można policzyć może na palcach obu rąk. Myślę, że więcej raczej osób no nie wyliczymy. No, też, znaczy pomijając już oczywiście ludzi, którzy przyszli tam, na przykład już mając swoje firmy lub już pracując w branży, tak? No też podejrzewam, że wiele osób było takich, którzy byli zarejestrowani i się w ogóle nie udzielali bez względu na swój poziom. W sensie, że też pewnie dużo osób było początkujących, ale podejrzewam, że bardziej zaawansowanych też, którym po prostu się nie chciało nic pisać, bo im wystarczyły informacje, które tam, czy dyskusje, które sobie tam czytali. Ja często tak robię, w sensie, że jak jestem zarejestrowany na jakimś forum, to sobie bardziej je czytam, niż się udzielam w dyskusji. Ja na przykład, jak założyłem konto na tym forum, to nie umiałem absolutnie nic, ale przez to, że czytałem jakieś posty różnych ludzi, jak zrobić jakiś efekt, jak zrobić tamto, to po prostu nie wiedziałem, a szukałem informacji w necie i się przez to uczyłem, odpowiadając tym ludziom. Jakby czerpałem też do satysfakcji, że komuś pomogłem i się sam czegoś nauczyłem nowego. Mhm. Wiesz co, tu bardzo, bardzo, bardzo ważną rzecz poruszasz, bardzo fajną właśnie, to, że jakby to nie jest tak, że osoby, które pomagają, jakby są mentorami, które wiedzą wszystko, tylko tak jak mówisz, nawet chcąc pomóc komuś, sam szukasz informacji na temat, bo nie wiem, chociażby osoba, chcesz pomóc osobie całkowicie początkującej i na przykład rzecz, odnośnie której chcesz jej pomóc, jest dość banalna dla osoby, która pracuje, powiedzmy, z After Effectsem, ale osoba początkująca nie posiada nawet słownika, nie wie, jakich haseł wyszukać w internecie, żeby w ogóle móc sobie znaleźć odpowiedź. I teraz no dzięki temu, że właśnie tobie, czy jak komukolwiek, kto chce pomóc, chce się poszukać tej informacji dla niego, no dzięki temu możesz się jako ta osoba pomagająca czegoś też nowego dla siebie nauczyć. Co jest właśnie jakby dobrym przykładem tego, że warto innym pomagać. Taka umoralniająca, wiecie, sentencja. Dobra, to teraz tak. Forum After Effects, lightsabery, uczyłeś się, ucząc też, pomagając też innym. Potem zastanawiałeś się nad tym, jaką szkołę wybrać. Zresztą to było bardzo często pytanie na forum aftereffects.pl, jaką szkołę wybrać, w którym kierunku, znaczy co zrobić ze studiami, żeby właśnie potem pracować w After Effects, czy w ogóle w naszej branżuni kreatywnej. I powiedz mi, co wybrałeś. Ostatecznie zdecydowałem się na pójście na kierunek graficzny do Szkoły Informatyki Stosowanej Zarządzania w Warszawie. I to było połączenie tradycyjnej formy sztuki, czyli rysunek, malarstwo z grafiką komputerową, Photoshop, InDesign, After Effects i te wszystkie takie aplikacje z pakietu Adobe. I szczerze powiedziawszy, po skończonej szkole mam taki wniosek, że taka szkoła jest spoko, jeżeli nie wie, co chce się robić w życiu. W sensie ma się mniej więcej, nie ma się takiego ogólnego pojęcia o grafice, to idziesz tam i oni ci pokazują wszystkiego po trochu, a tak naprawdę, jeżeli chcesz wymasterować coś, to musisz dużo czasu poświęcić w domu później, bo bez tego to nic nie da. Aczkolwiek pamiętam, że kiedyś nawet poruszałeś taki temat, że aplikacji może nauczyć nawet mapa, tak? I ważniejsze jest wyczucie takie artystyczne, taki smak i pod tym względem takie zajęcie jak projektowanie graficzne czy historia sztuki. Myślę, że trochę mi dał, nie jestem w stanie powiedzieć co dokładnie, ale myślę, że takie delikatne wyczucie i obycie ze sztuką w jakiś sposób wpłynęło na mnie.
Aczkolwiek główną rzeczą, jaką wyniosłem ze szkoły, to znajomi po prostu. Znajomi i ludzie, których tam poznałem, wykładowcy, z którymi byłem. Dzięki temu, że tam poszedłem, byłem w stanie zrobić dyplom. I to mi otworzyło furtkę do wielu innych fajnych rzeczy. Czyli podsumowując, poleciłbyś każdemu taką szkołę czy studia ewentualnie, czy raczej nie? Albo jeśli nie każdemu, to komu byś odradził? Znaczy to zależy, jeżeli chcesz i wiesz, że chcesz być animatorem postaci na przykład, to już lepiej zainwestować te pieniądze w Animation Mentora albo Animate. Jeżeli wiesz, że chcesz zostać FX-iarzem na przykład, to lepiej zainwestować w kursy Alana McKaya czy Rebelways na przykład. A jeżeli chcesz poznać takiego troszeczkę obycia ze sztuką i ogólnego pojęcia o grafice, to może tam to iść. Ale w innym przypadku wydaje mi się, że jeżeli nie masz co robić z 30 tysiącami mniej więcej, bo to mniej więcej kosztuje szkoła, to lepiej znaleźć jakieś kursy. Okay. Ewentualnie, jak nie wiesz, co zrobić z tą kasą, to możesz wysłać mi, ja będę wiedział, jak zgodzić kierować tą kasę. Tu możesz pojawić gdzieś moje konto. Okej. Okay. Tak. I potem konto dla słuchaczy z zagranicy, tak? Jak. No, aha, dobra, no, znaczy ewentualnie no nie trzeba, jeśli ktoś chce poznać właśnie tworzenie i świat kreatywny od tej strony właśnie, tak jak wspomniałeś, czy historii sztuki, czy projektowania graficznego, czy malarstwa i bardziej klasycznych technik, no nie zawsze trzeba iść, tak jak powiedziałeś, do szkoły, o której ty wspominasz, tylko można na przykład pójść no, na studia publiczne, znaczy do szkoły, na uczelnię publiczną, gdzie no w teorii przynajmniej nie płacimy. No tylko pytanie, czy tak jak wspomniałeś, czy warto no, te 3 czy tam 5 lat, jeśli mówimy o magisterskich, no tracić, może to źle powiedziane, ale właśnie zużywać 5 lat swojego życia właśnie na aż 5 lat swojego życia na to. Jeden magisterski bym nie poszedł, od razu to mówię. W sensie dla mnie to jest niepotrzebne totalnie, bo w tej branży liczy się to, co umiesz, a nie jaką szkołę skończyłeś, jaki papierek masz. Pamiętam, jak kiedyś byłem w jakimś studium na rozmowie kwalifikacyjnej, to chyba było Chimney, i tam mi koleś pyta, że co mam w CV wpisane, a potem dodaje, że w sumie to nieważne, bo nie obchodzi mi, jaką szkołę skończyłeś, bo możesz skończyć zawodówkę, robić fajne rzeczy. I to jest jakby podsumowanie tego wszystkiego, że chodzi o to, co umiesz, a nie jaki papierek masz. Dokładnie tak, wiesz co, to jest coś, co też o tym wspominaliśmy na którymś z poprzednich naszych podcastów i to jest coś, co ja ciągle powtarzam, że w naszej branży i zresztą w wielu innych branżach, tak naprawdę poza jakimiś sferami budżetowymi i jakimiś bardzo ścisłymi branżami, to tak naprawdę liczy się coś, co ja nazywam fachem w rękach, tak? Czyli liczy się twoje portfolio, liczą się twoje poprzednie realizacje i poziom jakby nawet nie wiedzy, tylko jakiegoś takiego obycia z daną techniką, czy z danym oprogramowaniem, a nie taki czy inny papier, czy nawet jakiś certyfikat tej czy innej szkoły. Znaczy, się absolutnie jak idziesz na rozmowę o pracę i ktoś, w sensie w takiej kreatywnej branży i ktoś chce od ciebie wykształcenia czy papierku z uczelni, to ja bym bardzo, ale to bardzo uważał na takiego pracodawcę. No to prawda, to prawda. Chcesz coś powiedzieć, ale nie wiesz jak powiedzieć, tak mam wrażenie. Może nie powiem tego, co chciałbym powiedzieć, ponieważ mogę powiedzieć za dużo, a to poniekąd zaczepia o moich klientów, więc więc może pomińmy to w tej chwili milczeniem. Przejdźmy może dalej. Przepraszam, troszeczkę się rozproszyłem, bo zerkam w komentarze. Dobra, no spoko, czyli ja szkoła. Czyli szkoła. I mniej więcej plus minus właśnie wtedy, gdy już byłeś chyba w tej szkole, to pytałeś też mnie właśnie, jak szukać pracy, jak szukać praktyki, jak szukać zleceń. Nie wiem, czy pamiętasz te nasze rozmowy, Kamil. Tak. Skąd brać klientów, gdzie znaleźć pracę, skąd wziąć doświadczenie, skoro nikt nie chce mnie zatrudnić i tak dalej. Takie błędne koło. Dokładnie. No jedną z moich porad było po prostu łażenie, biorąc pod uwagę, że mieszkałeś wtedy w Warszawie,
łażenie po prostu od studia do studia i jeśli cię wypchną przez drzwi, wchodzenie oknem. I powiedz mi, bo to myślę, że to jest całkiem ciekawe, może być dla ludzi, którzy nas słuchają, oglądają lub będą słuchać, bo jesteś całkiem fajnym przykładem osoby właśnie, która zaczynała od tak jak mówiliśmy, od mieczy świetlnych i zabawy w ruchome obrazki i osoby, która w tej chwili no, pracuje w tej branży. Powiedz mi właśnie, no co z tych, znaczy może nie tyle co z tych rad okazało się słuszne, ale jak szukałeś właśnie tych zleceń, jak szukałeś tych praktyk, tych staży i ewentualnie gdzie one, czy udało ci się właśnie gdzieś je zdobyć i gdzie? Tak naprawdę jedyny staż, jaki miałem, to było jak szukałem stażu do tego, do nauczania, bo musiałem zdobyć jakieś praktyki, napisałem do ciebie, żebym podpisał papierek jakiś. I to był jedyny staż, jaki zaliczyłem, mm-hmm. nie będąc stażystą. A tak to wszystko polegało na tym, że wysyłałem swoje CV i portfolio, gdzie się dało, po prostu wszędzie. I była taka sytuacja, że po prostu po 9 miesiącach jedno studio się do mnie odezwało. Więc jakby nie ma co tracić nadziei, jakby przejmować się tym, że ktoś nie odpisuje, bo tak naprawdę wysyłasz im maila i swoje aplikacje, a ktoś może do ciebie odezwać po 9 miesiącach, bo miałem trzy takie sytuacje, że dwie firmy w ciągu tygodnia odezwały się do mnie po 9 miesiącach od tego, jak wysłałem aplikację tam, ale no nie mogłem zgłosić się, bo już pracowałem w JUS-ie wtedy. Mm-hmm. Okej. Okay. Dobra, to czekaj, bo nie wiem, czy powiedziałeś to, więc w jakiej firmie się znalazłeś? Trafiłem do Lightcraftu. Nie wiem, czy jest czym chwalić tak w zasadzie, ale okay. To był fajny start na samym początku. Zajmowałem tam się głównie compositingiem, jakieś małe fiksy robiłem, a dzięki temu miałem możliwość pracy przy ostatniej rodzinie, w tym filmie brytyjskim, więc myślę, że całkiem fajny start. Bo biorąc pod uwagę, jakie filmy w Polsce się tworzy, to ten był wyjątkowo niezły. Mm-hmm. Więc nie ma wstydu chyba. No właśnie, no, zacząłeś, właśnie tak zastanawiałem się, dokąd zmierzasz z tym pierwszym zdaniem, nie wiem, czy jest się czym chwalić, tak? Bo no, to jest jakby tutaj, wiedząc, że właśnie, że pracowałeś przy ostatniej rodzinie, to tak się zastanawiałem właśnie, kurczę. No, okay, nie ma się czym chwalić. Do ostatniej rodziny, no to jest niezły przeskok. No. Znaczy, raczej chodziło mi o samo miejsce pracy, samo studio i to, jaką ma renomę w branży, tak mi się wydaje. Okej, ale wiesz co? Mów. Nie musimy wchodzić w takie rzeczy, myślę. Nie ma co. Może później, jak już będziemy rozmawiać 3 godziny i już będzie nam się wydawało, że nikt nas nie słucha, może wtedy sobie o tym pogadamy. No, a tak zupełnie serio, wiesz co, jakby tutaj już nie mówię konkretnie o tej firmie, tylko tak ogólnie myślę, że ważnym jest to, żeby niezależnie od tego, gdzie się znajdziesz i od renomy firmy, czy od braku tej renomy, ważne jest, co ty z tego doświadczenia wynosisz, tak? Ważne jest to, że nie tylko to, co wynoszę, ale też co wnoszę do firmy, bo zawsze warto jest wejść do firmy i pokazać swoją wartość w jakiś sposób i pokazać, co możesz dać tym osobom w firmie, tak? Co możesz im pokazać, co możesz pokazać kolegom z biurka na przykład obok i co sam możesz wnieść do tej firmy. Ty często mówiłeś o tym, że jak powiedzmy dana firma czegoś nie oferuje, to możemy chodzić i szukać, a potem zaoferować jakieś swoje usługi, tak? Coś, czego nie mają. Mm-hmm. W ten sposób działać. No i to jest bardzo dobry sposób na pozyskanie czy klienta, jeśli jesteśmy firmą, lub tak jak w twoim przypadku, na pozyskanie firmy, która cię zatrudni. To oczywiście tak. No i dobra, tam sobie w Lightcraftie popracowałeś. Co było później? Co było następne? Znaczy to było, wszystko działo się w taki sposób, że do Lightcraftu trafiłem podczas jeszcze studiów. Mm-hmm. I to był chyba 2016 rok, wtedy tam pracowałem, ale wcześniej, w 2014 zacząłem pracę nad swoim dyplomem. Do tego właśnie powoli zmierzam. No. Zaczęliśmy pracę nad dyplomem, początkowo zebrała się grupa 10 osób chętnych do stworzenia jakiegoś wspólnego projektu. Ostatecznie zostałem tylko ja z Bartkiem Kmitą, a potem dołączył do nas Wojtek i stworzyliśmy wspólnie, zaczęliśmy pracować nad krótkometrażowym filmem Science Fiction,
co może się wydawać totalną abstrakcją, no bo jak to film science fiction w Polsce i to bez kasy. I początkowo mieliśmy plan stworzyć prosty filmik gdzieś na jakimś greenboxie w jakimś małym studiu, nagrać tu małą kamerą, a wystąpić miał nasz jakiś kumpel. Ostatecznie stawialiśmy sobie poprzeczkę coraz wyżej. I ambicja wzięła w górę. Początkowo chcieliśmy nagrać całość troszeczkę lepszą kamerą, więc pomyśleliśmy o tym, żeby wypożyczyć jakąś. I pamiętam, że w tamtym okresie trafiłem kiedyś na jakichś youtuberów, nikomu nie znanych w zasadzie w tamtym okresie jeszcze, grupa filmowa Darwin. I zobaczyłem, że oni, że w realizacji ich produkcji pomagało im studio Filmbusters. Więc napisałem do nich, na jakiej zasadzie polegała ta współpraca i jak można by, skąd można wziąć jakąś lepszą kamerę, żeby nagrać ten projekt. I napisałem tam do Marka Hucza, on mi odpisał i dał kontakt do Pawła Songo. No i napisałem do Filmbustersów z pytaniem, ile by kosztowało wynajęcie takiej kamery albo pomoc przy realizacji. A okazało się, że są zainteresowani pomocą nam przy projekcie. Pokazaliśmy im wszystkie nasze koncepty, prewiz i materiały, jakie mieliśmy do tamtej pory. I okazało się, że chcą nam pomóc w realizacji tego wszystkiego. Więc tak, dzięki temu do naszej ekipy dołączył Paweł Songo jako producent wykonawczy filmu i Szymon Garlek jako operator. I tak to przez mniej więcej rok pracowaliśmy nad samą fabułą filmu. Później przygotowaliśmy się do scenariusza, do nagrywania tego wszystkiego. Ostatecznie plan zdjęciowy trwał 3 dni, a potem wzięliśmy się za postprodukcję tego projektu. I co nie było łatwe, bo w tamtym okresie właśnie każdy z nas miał pracę. Pracowaliśmy zdalnie tylko i wyłącznie przez Skype'a, bo Google Hangouts. Nie mieliśmy na to czasu i praca szła naprawdę bardzo, bardzo powoli, bo film miał mniej więcej 4-5 minut, a musieliśmy stworzyć całą scenografię w 3D, bo cały film nagraliśmy na Greenboxie. I po prostu szło nam to bardzo, bardzo źle. W tamtym okresie właśnie trafiłem do Lightcraftu. Jednak po 4 miesiącach odszedłem z niego, ponieważ dzięki opiekunowi pracy dyplomowej Arturowi Pepockiemu mieliśmy okazję kończyć ten film w Platiżu. W sumie można powiedzieć, że tam miałem taki straż pierwszy i tam właśnie po tym, jak wyszliśmy do tego Platiża, dostaliśmy 3 biurka, 3 miejsca gdzieś na korytarzu do Sendy Render Farmy i to nam wystarczyło, bo dzięki temu, że mogliśmy pracować ramię w ramię, to dodało nam naprawdę skrzydeł. Świadomość, że dookoła siedzieli masterzy tej branży i część z nich siedzi teraz w Vancouver robiąc jakieś marvelowskie filmy, naprawdę dawała nam motywację i skrzydlowa. No i tak przez pół roku, jeśli nie mylę, pracowaliśmy codziennie po przynajmniej 8 godzin dziennie, czyli na normalnym, jak na normalnym etacie. Nikt nam za to nie płacił, nikt nam nie pomagał, wszystko robiliśmy sami. Jednak mogliśmy liczyć na wsparcie merytoryczne pracujących tam ludzi, co było naprawdę fajne. No i tak po pół roku skończyliśmy ten projekt. I to była końcówka 2016 roku. Więc wydaje mi się, że to jest taki fajny przykład, że warto stawiać sobie wysoką poprzeczkę i się nie poddawać, bo mogliśmy zrobić, każdy z nas mógł zrobić jakiś pierwszy, lepszy projekt dyplomowy, żeby zajść tą szkołę, nie wiem, plakat, jakieś ulotki czy coś takiego. I to nie byłoby żadnym problemem pod względem technicznym. A my się pobraliśmy z motyką na słońce, nie mając umiejętności, kasy, doświadczenia. Nikt z nas w zasadzie w tamtym okresie nie umiał 3D ani kompozytingu, ale wszystkiego się uczyliśmy na bieżąco i to było naprawdę mega. I fajne jest to, że dzięki temu w zasadzie jestem tu, gdzie jestem, czyli w Juice'ie, bo wydaje mi się, że dostałem ówczesny head of CG w Platiżu, polecił mnie reżyserowi w Juice'ie, dlatego tam jestem. Do Juice'a, wiesz co, przejdziemy za chwilę, bo to jest jakby ostatni etap, z którym się też łączy twoje przeniesienie, zmiana miejsca zamieszkania i tak dalej, więc do tego przejdziemy za chwilę. Właśnie, wiesz co, to jest fajne, co mówisz i ważne, co mówisz, bo tak jak powiedziałeś, stawianie sobie wysoko poprzeczki to jest bardzo ważna sprawa i po prostu robienie wiesz, jakby coś sobie zaplanowaliście, coś sobie wymyśliliście i staraliście się mimo przeciwności losu robić swoje, tak? Bo tak jak powiedziałeś, praca zdalna,
jakaś tam no, średnia wiedza jeszcze na ten temat, ale staraliście się to robić po prostu na tyle, na ile potrafiliście, a tak jak powiedziałeś, albo mogliście w ogóle na samym początku olać sprawę i tak jak powiedziałeś, każdy z was jakiś projekcik sztampowy zrobić, żeby tylko dyplom zaliczyć i tyle, albo gdzieś tam w połowie drogi sobie to po prostu odpuścić, a jednak próbowaliście z tym walczyć i z tą materią walczyć i mniej lub bardziej przez przypadek trafiliście do platiży, tak? No już chyba dużo lepiej się nie da, tak? Jeśli chodzi o Polskę czy Warszawę, także mówiąc krótko, ważne jest, żeby robić swoje i nie odpuszczać. No, to było naprawdę ciekawe doświadczenie i miło wspominam tamten czas. Też bodzi z tyłu głowy taka myśl, że w sumie niewiele osób miało możliwość robienia swojego filmu w platiży, jakby nie patrzeć. Więc to było też takie niemałe wyróżnienie. Świetną sprawą jest to, że dzięki temu, że tam byliśmy teraz, Bartek, z którym właśnie robimy ten film, jest tam superwizorem, więc naprawdę to pokazuje, że w bardzo prosty, ale jednocześnie ambitny sposób można wysoko zajść, po prostu mając duże ambicje. Duże ambicje i duże zaparcie, żeby coś skończyć. Zgadza się. Marcel, coś chciałbyś dodać? Ja na razie się tak wciągnąłem i słucham. Także. A okej, okay. No właśnie wyglądasz na zahipnotyzowanego, więc słuchaj sobie dalej. Dobra, i tak, tak jak powiedziałem, do Wrocławia i Jusa przejdziemy za chwilę, ale tak, no film powstał, został zrealizowany, dyplom, jak rozumiem, został obroniony. O tym może za chwilę powiesz parę słów. I co dalej było z Paradigmem? Znaczy może najpierw tak, dyplom został obroniony, jak rozumiem? Mhm, tak, udało się. Nawet celujący dostaliśmy. Kujony. Problemem było to, że jeszcze warto wspomnieć o tym, że oddaliśmy projekt 2 lata po tym, jak mieliśmy pierwszy termin oddania dyplomu. Bo mała obsuwa. Mała obsuwa, czyli normalnie licencja trwa 3 lata, oddaliśmy projekt po 5 roku, tak jakbyśmy robili magisterkę. Ale byliśmy zdania, że wolimy skończyć coś i zrobić coś porządnego, niż oddać szmirę. Aczkolwiek wiele można by poprawić w tym filmie, bo tam patrząc z perspektywy, dużo mi się tam nie podoba. Ale tak naprawdę done is better than perfect. Zgadza się. Temat. Zrobić, wyrównać wszystkie ujęcia na 60%, bo nie mam czego gorszego od niedokończonego projektu. I sytuacji, w której powiedzmy kilka ujęć zrobionych na 110%, a cała reszta na 20% na przykład. Więc lepiej wyrównać wszystko do 60% i zamknąć temat. Iść dalej po prostu. Zgadza się. Wiesz co, druga sprawa to też jest to, że no tak jak powiedziałeś, że no jakiś skrajny perfekcjonizm prowadzi do tego, że pracujesz nad projektem 20 lat i tak naprawdę nigdy go nie ukończysz i tak naprawdę jedyne co ci pozostaje to rozgoryczenie po nieskończonym projekcie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, przypomnij sobie no chociażby te pierwsze filmy, o których wspomnieliśmy z mieczami świetlnymi. No pewnie gdy je robiłeś i gdy je pierwszy raz wrzucałeś z wypiekami na twarzy na YouTube'a, wydawały ci się perfekcyjne. W tej chwili, gdy na nie patrzysz, no raczej perfekcyjne ci się nie wydają, więc myślę, że to też jest ważne, żeby po prostu robić tak jak mówimy, robić na tyle dobrze, na ile potrafisz, na tyle dobrze, na ile jakby pozwalają warunki, możliwości i też możliwości i ograniczenia czasowe, które sobie sam nakładasz, to o czym wspomniałeś, że właśnie żeby też no, nie starać się zrobić albo tak jak powiedziałeś, część na 110%, a reszta po prostu jakieś zapychacze byle było, albo nie zrobię, albo w ogóle zarzucić projekt. Ważne jest, żeby zrobić coś najlepszego, co się da w danych ograniczeniach, które gdzieś tam sobie albo sami nakładamy, albo na nas rzeczywistość nakłada. No tak, to jest ciekawe, co mówisz, bo zawsze na początku jest tak, że im mniej umiemy i wiemy, tym jesteśmy bardziej pewni siebie, a z czasem z czasem przychodzi ta świadomość, że im mniej wiemy, tym nasza pewność jakby siebie spada i dopiero kiedy dochodzimy do poziomu, kiedy wiemy, że jesteśmy już dobrzy, to zaczyna troszeczkę lecieć do góry. Zgadza się. Wiesz co, jeśli chodzi o, to już nie tylko naszą, no, naszą branżę kreatywną, ale tak ogólnie, jeśli chodzi o taką wiedzę ogólną, albo dotyczącą bardzo wielu różnych aspektów, to jest jakby dopóki
nie wiesz nic lub wiesz bardzo mało, wydaje ci się, że wiesz dużo, a w momencie, gdy... Inaczej, to jest taka świadomość, w której wiem wystarczająco dużo, aby wiedzieć, jak bardzo a dużo nie wiem. No tak, dokładnie o to chodzi. No, to kolejne mądre porzekadło, które warto zapamiętać. Dobra. Ja pamiętam jeszcze Kamila chyba sprzed dyplomu, jak się pierwszy czy drugi raz z nim widziałem. To chyba było na imprezie w Warszawie, z okazji wyjścia tego pakietu Creative Cloud. Wtedy chyba właśnie realizowaliśmy film z tego eventu, tak. Z tej imprezy z Emilem. Ja pamiętam, to co mi najbardziej utknęło wtedy w pamięci, to ja chyba z Kamilem coś rozmawiałem, mówi, że musi iść, bo jutro wylewają fundamenty. Ja mówię, jakie fundamenty? No, że on na budowie pracuje, bo musi na komputer nowy zarobić. Tak, było to. Tak. To nie wiem, mi się właśnie to zawsze kojarzy z Kamilem, że on wylewał fundamenty, ale też drugie to mi się też skojarzy z tym jego determinacją, w sensie, że musiał jakoś zarobić na komputer, w sensie nie marudził, tak jak część forum After Effects, że nie ma komputera, że coś mu skrzypie, no tylko po prostu wziął się w troki, no nie może w ten sposób zarobić, no to poszedł sobie zarobić w inny sposób, no i ten komputer wymarzony w końcu sobie kupił. Pamiętam też pół roku go chyba później widziałem, tu już na foto, wideo w Łodzi było, albo na Film Active Festival, jakoś tak. Film Interactive to był chyba, bo potem dopiero było film, wideo, foto, zgadza się. To już wtedy chodził taki z zadowolonym bananem na twarzy, że już ma ten komputer. No tak. Także widzicie, czasem warto zakasać rękawy, popracować na budowie, żeby potem pracować w platiżu. Dobra, teraz tak, idźmy dalej. Dyplomówka obroniona, co dalej dzieje się z Paradigmem? Bo wtedy jeszcze, gdy dyplomówka jest obroniona, tak naprawdę za bardzo nikt jeszcze Paradigma nie widzi, tak? Nie widział, ponieważ nie ma go jeszcze w internecie. Co się dalej dzieje z Paradigmem? Znaczy, z tego co pamiętam, to nie mogliśmy go przez jakiś czas wypuścić w ogóle ze względu na to, że nie obroniliśmy się właśnie, bo pierwszeństwo publikacji ma szkoła. I dopiero jakiś czas później wrzuciliśmy go do sieci, wysłaliśmy na jakieś festiwale. O dziwo nawet wygrał jakieś nagrody w Los Angeles i gdzieś jeszcze, nie pamiętam. To były jakieś tam małe festiwale, ale zawsze coś. W sumie to działa na wyobraźnię, wygrać festiwal w Los Angeles, tak? Więc to było naprawdę bardzo fajne i przyjemne. Później oglądaliśmy taki film, gdzie ludzie z tego festiwalu wypowiadali się o tym filmie i też było fajne słyszeć jakieś interpretacje tego utworu, co ludzie o tym myślą, co to dla nich znaczy i tak dalej. Więc to było naprawdę przyjemne uczucie. No a później wrzuciliśmy go do sieci na Vimeo, jednocześnie ugadaliśmy się z taką stroną na YouTubie Siege Bros. Tam wrzucają dużo jakichś shortów. No i wrzuciliśmy to do neta. Ma teraz to, nie wiem, z 15 tysięcy wyświetleń. I tak naprawdę to może nie odbyło się jakimś echem dużym, ale jakby traktuję to jako fajne doświadczenie, fajną przygodę. I tyle, tak skończyliśmy temat. Trzeba iść dalej i robić nowe rzeczy. Wiesz co, no niby skończyliście temat, ale też jakby, jak rozumiem, przy okazji tego filmu albo dzięki temu projektowi, widziałem, nie widziałem tego całego wystąpienia, ale widziałem zdjęcia i gdzieś tam informacje u ciebie na Facebooku, gdzieś tam jakaś twoja gadanina na Pyrkonie, na Artcore w Krakowie, chyba odnośnie właśnie, omawiałeś właśnie Paradigma. O ile dobrze kojarzę, tak? Więc jakby tutaj z jednej strony mówisz, że jakimś wielkim echem szerokim się nie odbiło, ale no ten projekt dalej gdzieś tam żyje, tak? Znaczy tak, to mi dało na pewno możliwość jakby podzielenia się tym, czego się nauczyłem, pokazania jakichś fajnych rzeczy innym ludziom, bo wychodzę z założenia, że jeżeli coś wiem i mogę komuś świetnego przekazać, to czemu tego nie zrobić? Zwłaszcza, że nigdy nie występowałem publicznie, bałem się tego, i po części chciałem jakby przełamać się i myślę, że to była taka fajna okazja. Na początku był ten Pyrkon, a później miałem możliwość właśnie występować. Przepraszam, jeszcze przerwę, bo może nie wszyscy kojarzą. Pyrkon to jest taki duży festiwal poznański, science fiction, fantasy. Ogólnie geekowe spotkanie. To nie jest duży festiwal poznański, tylko to jest chyba albo
Jeden z największych, jeśli nie największy w Europie. Największy, tak. Znaczy na pewno największy w Polsce, tak? I jeden z największych w Europie. Ale jeden z największych w Europie, tak. Tam chyba tak. Około 40 tysięcy ludzi się przewija przez cały weekend? Tak. Znaczy to nie jest tak, że miałem 60 tysięcy na widowni, no nie? Ale i tak, tak było fajnie i mi o tym wspominam. No i też był Hardcore Kraków. Tak, to było jakoś w zeszłym roku. Tak. I Wojtek Magierski z naszego studia organizował event tam. I stwierdziłem, że to też jest fajna okazja, żeby podzielić się tym, czego się nauczyłem. W jaki sposób może wypromować się w jakiś sposób. Tak mi się wydaje, bo to zawsze też wydaje mi się to jakiś fajny sposób na wyrabianie swojego imienia. Tworzenie swojej marki. No i nie bycie anonimowym po prostu. Zgadza się. Wiesz co, teraz tak, obgadaliśmy sobie w zasadzie wszystko, co sobie zapisałem odnośnie Paradigma. Oczywiście, jeśli wszyscy, którzy nas słuchają w tej chwili lub oglądają, na stronie podsumowującej to dzisiejsze nasze spotkanie, czyli motionfreaks.pl/poro i tam odpowiednie kliknięcie odpowiedniej ikonki z tytułem dzisiejszego spotkania. Tam będzie oczywiście link do filmu, filmu Kamila, o którym mówimy, no i do wszystkich innych rzeczy, które omawiamy. Także jeśli ktoś chce w tej chwili już zobaczyć Paradigm, to niech poczeka do końca, wpisze po prostu Paradigm w Vimeo, na pewno znajdzie, a jeśli nie, no to mówię, w podsumowaniu dzisiejszego odcinka link będzie się tam znajdował. Zanim przejdę do właśnie rozmowy o Wrocławiu i Dżusie, to może zerknijmy w komentarze. Na komentarze. Tak. To tak, to najpierw kom cię z YouTube'a. Dobra. Jak co tydzień jest z nami Hammer, pozdrawiam serdecznie jak co tydzień. I on ma tak, i teraz od początku przelecę te komentarze. Limitless, spoko, również polecam serial, bardzo schematyczny, widziałem 6 odcinków. No ja widziałem na razie jeden, także się do tego nie będę nosił, tak wracając do tematu z początku odcinka. Dzień po mnie Hammer ma seans Avengers, spoko. I teraz pochwała forum, ale było świetne. No tak, było. Było świetne, było. W takim okresie swojego rozkwitu było super. I dalej odnośnie forum AE. Ja z forum właśnie czerpałem wiele informacji. To było na początku mojej zajawki z AE, potem więcej montowałem. Także no, mam wrażenie, że tutaj na forum After Effects.pl na wielu osobach odcisnęło swoje piętno. Zresztą prawda jest taka, że do dzisiaj w rozmowach między sobą wspominamy forum. No, to ostatnio miałem taką ciekawą sytuację w październiku, jak byłem u Patryka Nerlihanera, którego poznałem też na tym forum w Manchesterze. To idziemy sobie z nim, z jego kumplem ulicą i tam gadamy o tym forum, no nie? A potem NR wspomina, że ja to byłem Neo i w ogóle, a ten ziemniak mówił: o człowieku, to ty Neo jesteś, tak dalej, gadaliśmy sobie ze sobą kiedyś tam na forum, no nie? I fajnie jest jakby tak w randomowej sytuacji poznać kogoś się tam, ktoś przyjmie przez twoje życie kiedyś na forum jakimś w internecie. To jest bardzo ciekawa sytuacja. No. Także warto być aktywnym w internecie. To jeszcze szybko komentarze z Facebooka, tutaj jak zawsze Jerzy się najbardziej udziela. I taki pierwszy komentarz, który chyba warto wspomnieć. Czasami papier jest potrzebny. Gdy robimy coś mocno biurokracyjnego, papier jest potrzebny ze względu na przepisy ustanowione przez ludzi, którzy nie mają o tym pojęcia. No tutaj czy papier, mówimy o dokumencie właśnie ukończenia jakiegoś dyplomu, czy szkoły, czy kursu, czy czegokolwiek. No tutaj akurat się zgodzę, no z biurokracją nie powalczymy tak łatwo. Potem jest komentarz ha, 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 ha i uśmiechnięta buźka. Następny komentarz: wstydu nie ma nigdy. To prawdopodobnie był komentarz do tego, że do naszych początków, w sensie początków Kamila może bardziej, bo o tych lightsaberach i tak dalej, jak się z tego trochę śmialiśmy. I jak mówiliśmy, że platisz image i masz, nie można lepiej trafić, no to jeszcze Jerzy tutaj rzucił, że CDP.pl, no czyli CDP.pl, co ja mówię, CD Projekt Red, no to Platisz i CDP to jest chyba polska czołówka, jeżeli chodzi o grafikę. CD Projekt Red jest bardziej od gier komputerowych, ale też tam jakieś na pewno robią animacyjne rzeczy. Wielu ludzi z Platisza ucieka do CDP-u.
z tego co wiem. I tutaj chyba też odnośnie forum After Effects. Ludzie często pisali, że kto ich zatrudni, bo wszyscy chcą ludzi 20-letnich, 30-letnim doświadczeniem, a ja na forum miałem miałem otwarte zaproszenie przez 2 lata. Dwie osoby przyszły do niego, dwie. I obie dzisiaj pracują, mają swoje firmy i dobrze sobie radzą. To akurat, zanim przejdziesz do kolejnych komentarzy, to akurat absolutnie, absolutnie prawda. To jest bardzo typowe i to nie chodzi tylko o forum After Effects, tylko chodzi o jakikolwiek forum, jakąkolwiek grupę w tej chwili, czy jeśli chodzi o grupy na Facebooku. No, zawsze jest wielu takich, którzy narzeka, bo nie ma pracy, bo właśnie 20-letni z 30-letnim doświadczeniem i tak dalej, i tak dalej. Zresztą to jest to, o czym te prawie 10 lat temu z Kamilem rozmawialiśmy, gdy pytał właśnie co robić, właśnie jak szukać zleceń, jak szukać pracy, to właśnie to też żyłeś w tych oparach właśnie wielu komentarzy na forum After Effects, no gdzie można było odnieść wrażenie, że tak naprawdę no młody początkujący, który chce coś robić, no cholera nie da się, bo przecież wszędzie biurokracja, wszędzie konta, wszędzie trzeba mieć kurczę wtyki, nie wiadomo co, a tak naprawdę okazuje się i ty jesteś tutaj doskonałym to przykładem, że no wystarczy chcieć i wystarczy wychodzić z tym, co się robi do ludzi, tak? To jest to też o czym często wtedy rozmawialiśmy, ja do dziś to powtarzam, że no jeśli coś robisz, no to rób to i pokazuj to ludziom, tak? Dziel się tym, czy prowadząc jakiegoś swojego bloga, czy wrzucając na jakiegoś Behance'a, czy gdziekolwiek, nawet projekty work in progress w trakcie tworzenia, żeby w ogóle, no tak jak już wspomniałeś, trochę wyrabiać sobie nazwisko, a z drugiej strony też, żeby no, konfrontować to, co robisz z resztą świata, tak? Jeszcze tak odnośnie Jerzego, tak? Jerzy, przeczytałem ten komentarz niżej, ale już nie chciałem drążyć tematu. Okej. No. Myślę, że to już są chyba wszystkie komentarze. Jeszcze Mateusz Has pozdrawia z Witu. I Hammer robi pizzę i nas słucha, no smacznego życzę. Tylko nie rób hawajski, proszę. Okej, dobra. To tyle komentarzy, oczywiście mam nadzieję, że się pojawią kolejne. To teraz przejdźmy do tego, o czym już wspomniałeś, czyli Juice, czyli firma, w której obecnie pracujesz. Już wspomniałeś z jednym zdaniem krótko, jak się tam pojawiłeś, ale może powtórz albo rozwiń, no i to z czym się to wiązało, czyli wyprowadzka do Wrocławia ze stolicy. No tak, znaczy to wyglądało tak, że skończyliśmy tym paradigma pod koniec 2014 roku. W grudniu wtedy mi skończył się staż w Platiżu i akurat w tamtym momencie nie potrzebowali kogoś o mojej specyfice na miejscu. Więc jakby rozpocząłem proces poszukiwania pracy, mając nowy projekt ze sobą i wpis z Platiżem w CV-ce. I rozsyłam w zasadzie wszędzie te zgłoszenia do każdego większego studia w Warszawie. W zasadzie odzew był średni, byłem na kilku rozmowach, ale nic tak jakby nie wynikło. I w pewnym momencie napisał do mnie Michał Miesiński na LinkedInie, że nie chciałbym porobić fixów w Juice'ie. I szczerze powiedziawszy, byłem wtedy zaskoczony, bo Juice zawsze mi się wydawał takim przynajmniej top 2 obok Platiża studiem w Polsce. I pamiętam, że kiedyś nawet wysłałem do nich zgłoszenie na staż jakiś, bo widziałem, że mają oddział w Warszawie. No i szczerze powiedziawszy, na początku nie wiedziałem, co o tym myśleć, bo jednak nigdy wcześniej nie myślałem o tym, że miałem się wynieść z miasta rodzinnego w tak szybkim okresie czasu, ale jednak stwierdziłem, że czemu by nie, pojechałem na rozmowę kwalifikacyjną, znaczy nawet nie tylko kwalifikacyjną, bo miejsce miałem tam w zasadzie pewne, ale po prostu spotkać się z Adamem, właścicielem firmy, zobaczyć na jakich warunkach by to miało wyglądać, zobaczyć miasto i pojechałem na jeden weekend tam. Pogadałem sobie z ludźmi troszeczkę, a potem wróciłem do siebie i w zasadzie przez 2 miesiące się zastanawiałem, czy jechać, czy nie, bo mimo wszystko nie było to łatwo dla mnie. Ale stwierdziłem pod koniec, że kiedy jak nie teraz, jeżeli chciałbym kiedyś zobaczyć, jak to jest pracować w jakimś większym studiu, nie wiem, w jakimś Vancouver, to jak mógłbym tam wylecieć, skoro nie byłem w stanie przeprowadzić się 350 km na zachód do Wrocławia. I wydaje mi się, że to było jedno z lepszych decyzji w moim życiu, że tutaj się znalazłem. Bo na pewno nauczyłem się wiele
nabrałem takiego życiowego doświadczenia przede wszystkim, zarówno jako artysta, jako człowiek. I to było naprawdę rzucenie się na głęboką wodę dla mnie, a dzięki temu najwięcej się nauczyłem. Mm-hmm. No właśnie, bo ty od zawsze mieszkałeś w Warszawie, tak? Tak. Z tego co wiem. I właśnie. No i też szkoła też Warszawa, więc nie miałeś okazji gdzieś wyjechać do innego miasta, pomieszkać sobie w akademiku i w ten sposób zdobyć tych doświadczeń, więc tutaj no, to chyba przede wszystkim o to chodziło, że zmiana przede wszystkim no, pozostawienie w sumie całego swojego życia, tak? W Warszawie. No i mówisz, że to jest że to była najlepsza decyzja twojego życia, ale mówisz tutaj o kwestiach zawodowych, czy właśnie, czy bardziej o tych kwestiach tego no, poznania życia na, no, może nie na obczyźnie, ale poznania życia na własną rękę, tak, w zupełnie nowym środowisku. Takich i takich, bo przez to, że wyjechałem do miasta, gdzie nikogo nie znałem, a trzeba wiedzieć, że byłem raczej dość introwertycznym człowiekiem, to wyjazd do innego miasta, gdzie nikogo nie znałem, zmusił mnie do otworzenia się na świat, na ludzi, na nowe doświadczenia. I czego bym zapewne nie zrobił, będąc w Warszawie, bo po co miałbym zagadywać ludzi gdzieś tam, skoro miałem jakichś swoich kumpli, tak? A dzięki temu po prostu nauczyłem się wiele, nabrałem takiego doświadczenia życiowego i to jest najważniejsze. Dobra, to teraz powiedz, czym dokładnie się zajmujesz w JUS-ie? W JUS-ie jestem odpowiedzialny za wszelkiego rodzaju symulacje ciecieć, fluidów, dymy, wybuchy, ogólnie efekty cząsteczkowe i pracuję jako FX artist. W zasadzie, jak już rozmawialiśmy o afterze, to aftera nie pamiętam, kiedy dosyć raz otwierałem nawet. Właśnie wiesz co, o to miałem pytać, bo tutaj już tak naprawdę począwszy już paradigm zupełnie innych narzędzi od ciebie wymagał. Nie After Effectsa, albo przynajmniej nie samego After Effectsa, w tej chwili tym bardziej, więc może na jakich w tej chwili programach pracujesz najczęściej? Znaczy jak przyniosłem się do JUS-a, to przez pierwsze półtora roku pracowałem głównie w 3D Maxie, Filmic Particles, Film FX, a od jakiegoś czasu głównie Houdini. No jestem ciekawy, jak tak opowiadasz, że pracujesz. Jak wygląda taki typowy dzień tam u ciebie w pracy? Nie mówię o szczegóły, bo pewnie tego nie możesz nam zdradzać, ale tak plus minus, że przychodzisz do pracy, pewnie dostajesz jakieś zadanie i co dalej? Znaczy przychodzę do pracy, robię sobie kawkę, pogadam z ludźmi troszeczkę i przeważnie jest tak, że mam jakieś tam ujęcie do zrobienia, efekt i pracuję nad tym. Jedną z takich rzeczy, o których zawsze zastanawiałem, myśląc o wielkich studiach, jest to, i to był taki mit, że czy oni wszyscy w tych wielkich studiach wszystko wiedzą i umieją, tak? Czy są takimi masterami, że nie potrzebują się uczyć na przykład, i czy można w takim studiu oglądać tutoriale na przykład. I się okazuje, że można, tak, że czegoś nie wiesz, to siedzisz, oglądasz kursy jakieś, uczysz się i to jest spoko. No, mnie zawsze zastanawiało to tak, że na przykład siedzisz i robisz taką symulację cząsteczek i potem się okazuje, że klientowi się nie podoba, jak się tam na przykład dym układa w prawym górnym rogu. Co wtedy puszczasz? Wtedy zmieniasz wszystko, czy jak to wygląda? Znaczy, czy są poprawki na przykład w takich wypadkach, czy nie ma? Jedną z takich rzeczy, jakie się nauczyłem, jest to, że trzeba robić rzeczy tak, żeby można było w jak najlepszy sposób zmienić, tak? Starać się robić wszystko proceduralnie. W przypadku symulacji nie zawsze jest to łatwe, ale na przykład nie ma sensu, nauczyłem się, że nie ma sensu jakby robić symulacji, jakichś mega ogromnych symulacji, bo być może nie będzie to w ogóle potrzebne, tak? I zaczynajmy od jakichś prostych, kolorowych symulacji, a potem z czasem zagęszczajmy ten detal. I przeważnie to wygląda tak, że jakby mam nad sobą superwizora i pokazuję mu to co robi na bieżąco. Wrzucam wszystko na shotguna, to jest komentowane. Jeżeli coś jest nie tak, to po prostu wprowadzę poprawkę. Aczkolwiek trzeba zaznaczyć też i brać pod uwagę, że jakby fiksy i dymy są dość taką abstrakcyjną formą, że tutaj rzadko kiedy można się do czegoś przyczepić w jakiś taki ogólny sposób, bo ludzie na przykład nie wiedzą jak opisać to, czego potrzeba, tak? Jak zdefiniować ten dym. Też
nie ma u nas, jestem jedyną osobą robiącą te rzeczy w biurze u nas. I mam nad sobą tylko Tomka, który też się tym zajmuje, ale głównie odpowiedzialny jest teraz za prowadzenie projektów, więc cała odpowiedzialność za te fix spada na mnie i na Pawła Pojedynka, który jest freelancerem, z którym współpracujemy. Znaczy wiesz co, jeszcze w przypadku, tak jakby domyślam się, w przypadku twojej działki i no najczęściej przy realizacji większych projektów, jakby tutaj jesteście dość mocno już opisani scenariuszem, jakimiś prewiskami, innymi tego typu rzeczami, więc jakby chyba się rzadko zdarza, że jakoś klient mocno ingeruje no, w twoją działkę, tak? Jakby już wcześniej no tak, dokładnie, już w miarę dokładnie wiesz jakby co masz robić, tak? No przede wszystkim to, co robię, jest tylko takim uzupełnieniem historii, że to nie jest najważniejsze. Dokładnie. Tylko jakby być w tle, jakby zwiększać poziom imersji danego tworu jakiegoś. Najważniejsza jest zawsze animacja, a FX mają być takim secondaries właśnie, które wyświetlają całość i uwidaczniają w jakiś sposób, ale w taki bardziej subtelny sposób. Oczywiście zależy wszystko od projektu, co trzeba zrobić, ale najważniejsze jest chyba kompleksowość przeważnie, żeby używając prostych narzędzi, prostych rzeczy stworzyć coś, co będzie wyglądało fajnie. Znaczy na pewno ciężkie jest to, że o ile jak ktoś jest animatorem, to wiadomo, ma uczyć się animować, a potem animuje, jeżeli ktoś oświetla, to oświetla w moim przypadku cały czas natrafiam na jakieś ściany i problemy techniczne. I to wydaje mi się, że to jest wpisane troszeczkę w mój zawód, więc moja praca polega na tym, że przez 99% czasu próbuję rozwiązać jakiś problem i za tym setnym razem się udaje zrobić coś fajnego. A teraz, jak już tak rozmawiamy o pracy, czy możesz się pochwalić na przykład, co robiłeś, albo w jakim filmiku, w jakiej animacji można część swojej, w sensie twoja praca częścią znaczy ostatni, jest to może, o, ostatni, z, ostatni zrealizowany projekt, o którym możesz mówić. Jeżeli znaczy, w ogóle możesz mówić. Większość rzeczy, jakie robimy, są to reklamy na rynek wschodni, głównie do Chin, Japonii. Ostatnio tam Juice wypuszczał chyba na swojego Facebooka jakieś reklamy z Mitsubishi, co tam robiłem trochę. W listopadzie wypuszczaliśmy animację Odrodzeni o historii Polski. Tam też miałem swój mały udział. A tak długo są takie różne reklamy. Teraz obecnie pracuję nad reklamą mleka gdzieś do Chin i to raczej nie jest chyba jakiegoś NDA, no bo nawet nie za tej firmy. Bo ja z tego co się orientuję, Juice też produkował kilka cinematików do gier? Czy miałeś z tym coś wspólnego też kiedyś? Nie, właśnie z cinematików ostatnim czasem za dużo nie robimy. Już myślałem, że masz jakieś tam tajne info na temat jakiejś gry, o której nikt nie wie, a wszyscy by chcieli wiedzieć. I tak bym nie mógł powiedzieć. No to jest prawda. No słuchaj, no ale wiesz, kto no, nas wśród kolegów, no jakbyś nie mógł powiedzieć, no co ty. No. Aczkolwiek no, robimy projekt dla Netflixa i to nie jest nic tajnego, bo też była oficjalna informacja na Facebooku. Ale raczej nie mogę mówić z kim, jaki tytuł. Okej. Nie mogę powiedzieć, że to Wiedźmin czy coś. Rozumiem. Okej. Mnie tak właśnie, bo mi też, jak ostatnio jak rozmawialiśmy o czymś, o czym rozmawiamy, nie wiem, od czterech chyba odcinków podcastu, czyli Love Dead Robots, to się, też jak myślałem o ludziach, którzy mogliby zrobić na przykład coś w drugim sezonie, to Juice też mi gdzieś tam przeleciało przez myśl. No byłoby fajnie, przy tym nie pracowaliśmy, ale myślę, że to byłoby spoko. Samego serialu już nie widziałem, ale wygląda na fajnie. To nie słuchaj przedostatniego naszego, nie przedostatniego, jeszcze wcześniejszego naszego podcastu, bo tam Love Dead Robots, ostatnich dwóch, Love Dead Robots dość dokładnie omawialiśmy. A w zresztą ostatnim odcinku tak dokładniej już ze spoilerami omawialiśmy. Tak, zresztą... Tak też pracował, nie? Z Burem chyba. Tak robili, jeden z filmów robili. Zresztą tu jest... Tak, ten o rybkach. Zresztą Jerzy tutaj w jednym z komentarzy na Facebooku pisał, że w końcu obejrzał właśnie Love Dead Robots i Zima Blue był dla niego najlepszym odcinkiem. No właśnie to w sumie też o tym rozmawialiśmy scenariuszowo, jeśli chodzi o historię, to i mój ulubiony i Marcela chyba
Jeżeli chodzi też o scenariusz, to naprawdę był. I powiem szczerze, że czego teraz nie włączę, a się w sensie słucham podcastów takich popkulturalnych, kulturalnych, lub nawet ostatnio czegoś słuchałem w ogóle niezwiązanego tak z fantastyką, science fiction, czy jakimiś tam popkulturalnymi sprawami, i też omawiali Love, Dead, Robots. Także myślę, że no tak jak mówiliśmy x razy, no to jak na kulturze odcisnęło to swoje piętno, odciska cały czas i ludzie cały czas o tym dyskutują, także no to jest jakieś wydarzenie w świecie tak ogólnie kulturalnym. No ja czekam na drugą, na drugi sezon. Ja też mam nadzieję, że prędzej powstanie niż później. Znaczy mam nadzieję, tylko że mam też nadzieję, że w trochę innej stylistyce jakby zostanie zrobiony, może wiesz, bo w tej chwili to wszystko tak trochę pachnie heavy metalem. No bo to było właśnie wtrącenie to było właśnie inspirowane antologiami heavy metalu. Tak, więc jakby tutaj mam nadzieję, że... Ja słyszałem takie zdanie, że na przykład następne mogłoby się na przykład nazywać Dead Love Robots, ale już by było na przykład wszystkie filmy utrzymane w stylistyce post-apo. Właśnie nie, ja właśnie bym w ogóle jakby chciałbym zobaczyć coś właśnie zupełnie w innym kierunku, coś dużo bardziej, w dużo większe subtelności, żeby to na przykład poszło, jeśli jest jakiś plan na więcej sezonów, żeby to szło z takiej bardziej skrajności w skrajność. Ja nie wiem, może to tylko moje dziwne życzenie. Choć w sumie masz rację, steampunk też bym... No właśnie ten jeden z tych fajniejszych odcinków, ten o lisicy, no to właśnie był utrzymany w takim klimacie steampunkowym. A teraz jeszcze taka ciekawostka, znowu o Dead Love Robots. Podobno każdy na Netflixie były cztery kolejności odcinków. Tak? I w jaki sposób to losowo było dobierane dla każdego widza. Aha, okej. Zaczynało się zawsze z tym samym odcinkiem, czyli nie pamiętam oczywiście tytułu. Zaczynało się u każdego tym samym odcinkiem, ale dalsza kolejność była losowa. Mm-hmm. To też jak, jeśli już mówimy o takich dziwnych kolejnościach, to też co ciekawe, serial, o którym wspominaliśmy w zeszłym tygodniu, czyli Dimension 404, też okazuje się, że na Hulu szło to w innej kolejności, na oficjalnej stronie jest inna kolejność podawana i na HBO Go, gdzie w Polsce można było to obejrzeć, również była inna kolejność tej antologii. Także nie wiem, to jest jakaś dziwne mind game na nas widzach, także nie wnikam. No. Dobra, koniec tak. Już wtrącenia, wracajmy dalej do naszego gościa może. To jakby może bym wrócił do początku Juice'a, to warto by wspomnieć, że przez pierwszy miesiąc nie robiłem żadnej komercyjnej pracy poza oglądaniem tutoriali, bo powiedzieli mi, że mam się uczyć Thinking Particles. Wcześniej w ogóle nie umiałem i po prostu siedziałem i się uczyłem. To wydaje mi się, że fajnie pokazuje, że nie zawsze najważniejsze jest to, co umiesz, bo moim zdaniem znacznie ważniejsze umiejętności takie twarde są umiejętności miękkie i umiejętność wbicia się w team w jakiś sposób. Bo często się zdarza, że ktoś może być zajebistym artystą, a nie do końca fajnym człowiekiem, z którym będzie się kiepsko współpracowało. I chodzi o to, żeby grać do wspólnej bramki, a nie tylko do siebie, i to jest najważniejsze. Jedną z głównych rzeczy, jaką się nauczyłem podczas pracy w studiu, jest praca zespołowa. Chodzi o to, żeby wiedzieć, że można sobie nawzajem ufać, że nie ma tak, że ktoś wystawi cię, a potem musi siedzieć po godzinach, tylko wspólnie odpowiedzialność za to, co robimy. Bo jeżeli ja czegoś nie zrobię, to kolejna osoba też będzie musiała zostać dłużej w pracy i cało się będzie sypać. I to jest bardzo ważne, praca zespołowa. Wiesz co, znowu mówię. No, kto pierwszy? Mów, proszę. No właśnie, kiedyś też widziałem wywiad z ludźmi z CD Projekt Red i oni powiedzieli mniej więcej coś takiego, że my przyjdź do nas, my cię nauczymy, ważne, żebyś był spoko człowiekiem. Żeby się szło z tobą dogadać. A druga taka sprawa, jak już teraz mówisz o zawalaniu projektów i tak dalej, jak to tam właśnie u was wygląda? Czy są crunche w pracy, czy nie ma crunche? Czy zdarzają się takie akcje, na przykład, że trzeba dłużej zostać w pracy? Nie, to wiesz co, przepraszam Kamil, zanim odpowiesz na to pytanie, zapamiętajcie sobie je. Ja chciałbym wtrącić 3 grosze do odnośnie tego, o czym powiedziałeś, czyli tego grania do jednej bramki, tego teamworku. To jest coś, z czego ja się akurat nauczyłem
nauczyłem nie w pracy w jakimś dużym studiu, tylko nauczyłem się tego na scenie. Pracowałem najpierw jako technik, potem przy realizacji obsługi audio, w sumie wizualnej bardziej, na koncertach, festiwalach i innych tego typu dużych eventach. I tam właśnie, co charakteryzowało właśnie większość, niestety nie wszystkich, większość ludzi, i to większość nie tylko mówimy o obsłudze technicznej, czyli ludzi od dźwięku, ludzi od światła, ludzi od obrazków, od multimediów, tylko również chociażby konferansjera, że jeśli taki team działał dobrze, to nie było czegoś takiego, że... Inaczej, jakby każdy wiedział, co ma dokładnie robić, tak? Człowiek od świateł był człowiekiem od świateł, człowiek od obrazków był człowiekiem od obrazków, ale w momencie, gdy coś się paliło, nie było sytuacji takiej, choć mówię, czasem się zdarzali tacy ludzie, nie było sytuacji takiej, że no po prostu, no nie wiem, no ekran eksplodował, no a człowiek od świateł sobie myśli, kurczę, nie, no jednak, no to niech sobie lecą ci od obrazków, tak, bo to jest ich robota, tylko po prostu wszystkie ręce na pokład i sobie pomagamy, działamy tak, żeby event uratować, tak, bo ważne jest to, żeby widz, ten, który stoi przed sceną, który zapłacił za festiwal, czy zapłacił za koncert, nie zobaczył, że coś się posypało, tak, i wtedy jest wszystkie ręce na pokład, wtedy chociażby, nie wiem, kiedy konferansjer widzi, że jest jakaś awaria, on robi wszystko, żeby do tego, żeby jakby, powiedzmy, sytuacja to jest sytuacja, której sam doświadczyłem na jednym z w sumie niedużych eventów, ale mieliśmy coś tam wypuścić, nastąpił jakiś fuck up, serwer nam, media serwer nam siadł, i konferansjer już to zapowiedział. Wystarczyło, że zerknął, mimo że siedzieliśmy gdzieś tam w realizatorce przed sceną, wystarczyło, że zerknął, gdzieś tam mu machnęliśmy, on odpowiednio zapchał gadaniną to, co ten nasz fuck up, bo to był nasz ewidentnie fuck up techniczny, i dopiero w momencie, gdy byliśmy gotowi, daliśmy mu znak, ponownie zapowiedział i wszystko poszło, i do dziś na tym evencie nikt nie wiedział, że coś w ogóle się posypało, tak? A były też takie eventy, na których no ewidentnie konferansjer chociażby zawalał sytuację, ponieważ zamiast zapchać jakieś tam problemy techniczne z tym czy z inną sytuacją, tu akurat inny przykład mi przychodzi, to była realizacja w kinie, w jednym z kin w Poznaniu, duża realizacja komercyjna, i tam właśnie konferencjerzy, gdy coś się z mikrofonami zaczęło sypać, to akurat nie była moja działka, ale coś się zaczęło z mikrofonami sypać i tylko jeden zaczął działać, znaczy tylko jeden działał, zamiast to jakoś obrócić w żart, zamiast zamiast uratować po prostu event, zaczęły się ze sceny docinki odnośnie techników, którzy zawalają sprawę, tak? No tak się nie robi. I to jakby tutaj z tej branżuni scenicznej mojej, ale w której zaczynałem, ale to jest ważne właśnie też chociażby w dużych studiach, że ten teamwork jest ważny, i ważny jest ten ostateczny cel, a nie tylko i wyłącznie moja działka, i to jest właśnie ważne w tym, co powiedziałeś, że właśnie ważne jest to, że jesteś tym właśnie tym team playerem, a nie tylko grasz do swojej bramki, przychodzisz jako ta alfa i omega i robisz tylko swoje, tak? No, to taka moja znowu przydługa dygresja, za co oczywiście wszystkich serdecznie przepraszam. Możesz odpowiedzieć na pytanie, które 20 minut temu... Tak. Teraz możesz już, Kamil, odpowiedzieć na pytanie, o którym pewnie już zapomniałeś, jak te 20 minut temu Marcel ci zadał. Było pytanie o crunchy. Tak. Czasem się zdarza, ale ponoć kiedyś było to dużo częstsze, zanim się przyszedłem do firmy, a z tymi czasy... Ja tym mało jest takiej sytuacji, raz na jakiś czas jakiś projekt i po prostu zbliża się koniec i trzeba przycisnąć, czasem zostać troszeczkę. W zasadzie miałem coś takiego w połowie lutego, że musiałem teraz zostać po godzinach, ale na ogół nie ma sumy aż takiego dużego problemu. Więc wszystko zależy od sytuacji, od projektu. Czasem trzeba przycisnąć, zacisnąć zęby, ale w większości nie ma tak, że codziennie wychodzę po 12 godzinach z pracy, więc pod tym względem jest bardzo spoko. Mm-hmm. Czyli możecie dobrze zorganizowaną jakąś kierowniczkę albo coś takiego. Znaczy nie, tutaj tu myślę, że przy tak dużych projektach już raczej rzadko się zdarzają sytuacje, w której dzwoni pan Leszek czy inna pani Agnieszka z kwiaciarni i mówi, że potrzebuje na jutro baner animowany na stronę internetową i musisz to zrobić, tak? Tutaj myślę, że gdzieś tam deadline'y są na tyle odległe i na tyle jest praca dopracowana.
bardzo po polsku. Workflow dopracowany. Nie, ostatnio ktoś się mnie czepiał, że za dużo angielszczyzn dorzucam i jeszcze źle akcentuję, także będę się starał mówić. Taka branża, dokładnie. Aczkolwiek jak robiliśmy to animację na Dzień Niepodległości, to mieliśmy chyba łącznie z pół roku na to, ale i tak pod koniec było ciasno z tym czasem, więc wydaje mi się, że nieważne jak dużo byli czasu, to i tak mogą zdarzyć się jakieś fuck-upy na koniec. Znaczy to jest jakoś wpisane też w ten zawód, w sensie, że czasami trzeba zostać dłużej w pracy i nadrobić to, co gdzieś tam uciekło wcześniej. Zresztą przed deadline'em zawsze najlepiej się pracuje. No jak to mówi to takie znane powiedzonko, deadline is the inspiration, tak? Tak. A to co jest fajne w pracy dla mnie jest to, że nie mam kontaktu z klientem bezpośredniego, po prostu mam na co mu superwizora, czasem producenta, ale nie muszę kontaktować z klientem i brać na siebie tej pierwszej fali, jak coś jest nie tak na przykład. To jest spoko, bo wy pracujecie z klientami bezpośrednio, więc wiecie, że to jest na pewno niełatwe czasem, a ja mogę się zająć tylko wyłączyć swoją robotą i skupić się tylko na tym. I dzięki temu wydaje mi się, że wydawanie moja wzrasta troszeczkę dzięki temu. Myślę, że zdecydowanie wzrasta, bo tak jak powiedziałeś, przede wszystkim odbijasz się od tych pierwszych, jakby od tych bezpośrednich uwag czy czegoś takiego, a drugie też jakby całkowicie w ogóle nie uczestniczysz w etapie, który no często jest przy bezpośredniej pracy z klientem, gdzie tak naprawdę musisz najpierw, przychodzi do ciebie klient, on chce coś zrealizować, ma jakiś pomysł i często jest tak, że tego klienta trzeba najpierw częściowo wyedukować, tak? I to im mniejszy czasem projekt, tym bardziej tego klienta trzeba wyedukować, czego on tak naprawdę potrzebuje, tak? Wiadomo, że jeśli mówimy o dużych realizacjach, no to już to troszeczkę inaczej wygląda, choć też nie przesadzajmy, czasem jest tak, że nawet przy dużych projektach klient nie do końca wie, czego chce. I to też jest ważna rzecz, która tobie, znaczy ważna, jakby, znaczy inaczej, pracochłonna tak naprawdę i czasochłonna często rzecz, którą ty się nie musisz zajmować i to jest, tak jak powiedziałeś, spory plus, bo możesz się zająć tym, co do ciebie należy, tak? I to jest w sumie fajne właśnie w pracy w dużym studiu. Znaczy też podoba mi się to, że na przykład zajmujemy się głównie reklamami. I kiedyś myślałem, że fajnie byłoby pracować nad filmami i tak dalej i co w przyszłości chciałbym robić, ale wydaje mi się, że fajnie jest to, że skaczemy od projektu do projektu, każdy projekt wymaga zupełnie innych rzeczy i dzięki temu mogę się znacznie więcej nauczyć, bo mam co chwilę jakieś nowe zadania, nowe wyzwania, a jakbym siedział przez pół roku nad jednym ujęciem, to być może bym je wymasterował, ale nie nauczył się tak dużo jak w pracy w reklamie. Zgadza się. Wiesz co, nie, bo mniejsze... Nie, bo wiesz co, bo mniejsze formy właśnie to dają, że jesteś taką jednoosobową grupą desantową, gdzie jesteś po prostu co jakiś czas zrzucany na totalny behind enemy lines, znowu angielszczyzny, i wiesz, w zupełnie nowe miejsce i zupełnie nową rzecz realizujesz, tak, której albo nigdy nie realizowałeś, albo gdzieś tam nawet nie wiesz jak do końca zrealizować, bo nad tym nie pracowałeś i to jest, to tak jak powiedziałeś, dużo bardziej uczy niż praca czasem kilka lat nad jedną fabułą pełnometrażową. No. Znaczy powiem szczerze, że na początku był taki stres, że wskakuje mi jakaś rzecz, nie mam pojęcia co zrobić, po prostu siedzę i panicznie przeglądam neta, oglądam kursy, tutoriale, a teraz bardziej ze spokojem do tego podchodzę, że jest wyzwanie, okej, nie wiem jak to zrobić, ale się dowiem, tak, i jestem tego. Bo już wielokrotnie było sytuacja, że czegoś nie umiałem, ale się udawało to zrobić, więc to jest tylko czysta formalność, żeby nie wiem czegoś, znaleźć jak to zrobić, dowiedzieć się, zrobić i gotowe, tak? Poświęcić trochę czasu na to, energii i wszystko będzie okej. No, zgadza się. Ale to jest też, wiesz co, to jest też coś, czego też spora ilość osób nie rozumie i to też, ja się czasem z tym spotykam, że na przykład odmawiają realizacji jakiegoś projektu i tu mówimy już nie na przykład o dużych reklamach i dużych klientach, tylko mówimy tu o jakichś mniejszych projektach
I takie osoby gdzieś tam pytają mnie najpierw właśnie, jakbym to, bo czasem często dostaję takie pytanie właśnie, jakbym to wycenił i tak dalej, a potem no jeśli, a potem, potem okazuje się gdzieś w rozmowie, że ta osoba jednak stwierdza, że no nie, jednak zrezygnuje, bo jednak no to jest coś, czego wcześniej za bardzo nie robiła i tak dalej i nie wie, czy sobie poradzi. I oczywiście jakby też nie ma co przesadzać i porywać się z motyką na słońce, gdzie nie wiem, przychodzi klient z bardzo krótkim deadline'em i naprawdę jest coś, czego zupełnie nie rozumiesz i nie potrafisz, no to też nie ma co tutaj oszukiwać klienta i oddawać mu jakiegoś gniota, albo w ogóle nie zrobić i wystawić klienta, bo można sobie bardzo szybko mosty za sobą spalić, bezpowrotnie, ale w momencie, kiedy często widzę, że osoba byłaby sobie w stanie z tym poradzić, tak, i rezygnuje, bo właśnie się obawia tego, że sobie nie poradzi, albo nie wiem, bo nawet nie chodzi o to, że nie wie, gdzie znaleźć informację, tylko po prostu gdzieś tam strach przed rzuceniem się na głębszą wodę, ale to jest to, o czym mówiłeś już na początku przy okazji paradygma, tak, że też mogłeś po prostu pójść na łatwiznę i zrobić coś prostego, a jednak się trochę na głęboką wodę porwaliście, tak? Więc to chyba jest kwestia jakiegoś indywidualnego podejścia, albo może po prostu jednorazowego przełamania się i zobaczenia, że jednak się da. No. Wszyscy zacichli. A ja znowu się bo długo gadam i potem nie wiadomo, jak skomentować ten mój bełkot, także przepraszam. No. Ty akurat jesteś tutaj z naszej trójki chyba najbardziej gadatliwy, także dajemy ci wolną rękę. Dziękuję bardzo. Nie, to ja już się może zamykam, zerknę w komentarze. A, tutaj Jerzy komentuje to, co mówiłem o swojej pracy na scenie. Ja wyrosłem na byciu akustykiem scenicznym, dźwiękowcem. Publiczność nigdy nie wie, ile się spieprzyło, tylko ja i artyści. No dokładnie tak. Zresztą to też jest z czasów właśnie jeszcze mojego jeżdżenia po eventach, jak to w branżuni nazywaliśmy zawsze, czyli tak zwanego ciorania kabli. To jest takie powiedzenie, które często używam, że nie ma takiej imprezy, której nie da się spieprzyć. No tylko ważne jest to, żeby widz w ogóle nie dostrzegł, że cokolwiek się posypało. Także kolejne porzekadło. Pamiętajcie, nie ma takiej imprezy, której nie da się spieprzyć. No, akurat takie podejście jest też bardzo ważne, gdy się pracuje z takimi programami jak After Effects. Nie ma takiego projektu, który nie jest w stanie wywalić ci After Effectsa. O, jak to jest takie prawdziwe. Jeśli chodzi o moje porzekadła, one są tylko prawdziwe. Dobra. Słuchajcie, już mamy 1,5 godziny. Cholera, coś nam się za bardzo przedłużają te nasze spotkania, ale dobrze. Wiesz co, dobra, Kamil, to może tak. To powiedz mi, co ty w tym Wrocławiu porabiasz tak poza pracą, bo tak jak wspomniałeś, no nie spędzasz codziennie 12 godzin. Więc jak sobie gospodarujesz wolny czas, żeby mieć jednocześnie w miarę odświeżoną głowę i być gotowym do pracy po weekendzie czy następnego dnia? Tak naprawdę bardzo się staram zachować ten work-life balance i wydaje mi się, że to dla mnie naprawdę ważne. Przecież powiedziałeś, że nie mam siły ani chęci jakby siadać do grafiki po godzinach. I tutaj to, czym się zajmuję, to rok temu zapisałem się na kurs tańca nawet i po prostu chodzę, uczę się tańczyć. Jakiego tańca? To taki brazylijski taniec. I były momenty, że 5-6 razy w tygodniu chodziłem na to. Teraz już troszkę więcej czasu wolnego sobie daję. No ale przeważnie właśnie po pracy mam jakąś siłownię, saunarium, coś takiego, spotkania z znajomymi. Często ostatnimi czasy bardzo lubię i cenię sobie wyjścia na kawę po prostu do kawiarni z książką. Taki chill out i slow life troszeczkę. Ja też widziałem na Instagramie całkiem sporo zdjęć robisz ostatnio. No tak, zdarza mi się. Znaczy jakiś czas temu kupiłem aparat i zajarałem się fotografią. Przez pierwsze 2 miesiące w zasadzie chodziłem wszędzie z nim, teraz troszeczkę mi przeszło. I raz na jakiś czas, jak mam możliwość, to wyjeżdżam sobie jakieś ciekawe miejsce i robię z tego jakiś filmik albo zdjęcia. No i albo też fotografia uliczna, czasem się zdarzy mi jakieś zdjęcie zrobić na ulicy. Więc wydaje mi się, że fotografia bardzo jakby rozwija pod względem patrzenia na świat, na światło może i wyczuwa na jakieś takie sytuacje ładne, świetne. To się potem przydaje chyba w pracy.
Mm-hmm. No fotografia na pewno uczy patrzenia, tak? Uczy zwracania w ogóle uwagę na ten świat otaczający. Bo często jest tak, że właśnie, że... Znaczy ja zresztą sam też to po sobie widzę, że jakby im więcej zdarza mi się myśleć o jakby o świecie przez pryzmat fotografii, bo jednak bieganie z kamerą to jednak nie jest to samo. Jednak fotografia troszeczkę inaczej... Znaczy... Mhm. Mów. No dużo zauważyłem, że często ludzie oceniają, czy myślą, że ci, którzy kręcą jakieś filmy, tak? Mm-hmm. Operatorzy kamer, mm-hmm. lub kameruni, jak to woli. Kamerzyści. Mm-hmm. To będą też świetnymi fotografami. A to są zupełnie, można powiedzieć, dwa, jak w sensie, że jak pociąg, jadą dwa pociągi, to dwa tory rozjeżdżają się w ogóle w dwie różne strony. Mm-hmm. Nie, to zupełnie... Myślę, że niby jest to samo, ale operator myśli zupełnie inaczej niż fotograf. I myślę, że dla obydwu stron, jeżeli fotograf liźnie trochę operatorki, a operator liźnie fotografii, to tylko też na plus im to wychodzi. W sensie, że można bardziej plastyczne obrazki wtedy pstrykać. Mhm, To się zgadza. A teraz dokończ swoją myśl, bo ja ci się znowu wkręciłem. A widzisz, już w tej chwili, jak to się mówi, bardzo ładnie wsiąkłem w to, o czym ty mówiłeś i zgubiłem wątek, więc nie będę kontynuował. Mówisz kawa i wyjścia do kawiarni. Co ciekawego ostatnio czytałeś, co mógłbyś polecić? Ostatnim czasem czytam sporo jakichś psychologicznych książek. Taka potęga podświadomości i tak dalej. Nie, akurat potęga podświadomości miałem do tego podejście, ale wydaje mi się, że to jest jakiś bełkot totalny. Absolutny. W sensie, taki z punktu widzenia, to jest jakaś tam psychologia humanistyczna i to jest na tej zasadzie, że uwierz, jaki jesteś tam nie i wszystko się stanie. Takie coachowanie. Takie coachowanie, no takie afirmacje, jakieś wymagania są różne rzeczy. A jeżeli ktoś jest pewny siebie, to nie musi sobie wymagać tego, tak? A jeśli jest niepewny, to są zdecydowanie lepsze publikacje niż potęga podświadomości. Absolutnie racja. Z takich ciekawych rzeczy, co ostatnio czytałem, było na przykład taka seria książek Żyj, kochaj i wybieraj wystarczająco dobrze. To są takie trzy książki, to są rozmowy z psychologami. Mm-hmm. Jakby kluczowe jest to, że czasem najważniejszą rzeczą i najlepszą, jakiej potrzebujemy, w danym momencie nie jest najlepsze, tylko ta wystarczająca. I to można odnieść się do każdego jakby aspektu życia, od projektów po jakieś relacje z ludźmi, że czasem nie potrzebujemy koniecznie najlepszej karty graficznej czy komputera, tylko tego, który będzie wystarczający po prostu i on będzie najlepszy dla nas. Wiesz co, to absolutnie racja. Zresztą pewnie pamiętasz, ja to ciągle zawsze powtarzam. Zresztą na jednym z pierwszych spotkań na naszych podcastów też o tym mówiłem, że właśnie najgorszym, co może być, jest to, że ciągle czekasz na ten jeszcze ciutkę lepszy aparat, na szybszy komputer i tak możesz całe życie przesiedzieć. Na więcej inspiracji, tak. Więcej RAMu i tak dalej, i tak dalej. A ważne jest to, żeby po prostu zrobić coś najlepszego, co jesteś w stanie zrobić przy pomocy tych narzędzi, które posiadasz. No, dokładnie. Okej. Okay. Właśnie, ty Marcel, jakąś ostatnią książkę, którą możesz polecić? Poczekaj, bo jedna z których ostatnio tak przeglądałem, to mam jako podkładkę pod mikrofon. Ja akurat nie tak ambitnie jak Kamil, ale też polecam, bardzo ładne ilustracje są. Można się trochę dowiedzieć o naszej takiej historii, w sensie w takich wierzeniach polskich, czyli Bestiariusz Słoweński. Z tego co wiem, jeszcze jest kilka takich części lub książek z tej serii, ale ta jest pierwsza, która mi wpadła w łapy i bardzo mi do gustu przypadła. Okay. Ale z takich ciekawych rzeczy, jakie ostatnio robiłem, to na przykład sadziłem drzewa z szefem. Bo ostatnio Adam wchodzi do biura i się pyta, czy ktoś chce mu pomóc sadzić drzewa, bo ogólnie jest taki proekologiczny, prospołeczny i obywatelski. Po prostu kupi tam ze 100 sadzonek i poszliśmy do jakiegoś tam na jakąś ulicę, gdzie było większe pole z wolną przestrzenią i kopaliśmy dziury, sadziliśmy te drzewa. Więc wydaje mi się, że to jest ciekawe. Nigdy nie miałem okazji czegoś takiego robić. Wiem, że to fajna sprawa. Przyjęcie tak ekologicznie pomóc światu. Spoko, fajne.
Ale kto by się spodziewał, idąc do pracy przy symulacji cząsteczek, w godzinach pracy idziesz sadzić drzewko, tak? Ludzie sobie pewnie myśleli, że gdybyś się uczył, to by nie musiał pracować z łopatą. No jednak okazuje się, że nie. Nawet w tak dużym studiu jak Juice musisz pracować czasem z łopatą. No. O, a ja tak, bo mnie oczywiście nikt nie zapytał, ale skoro was pytałem... Dobrze, to, co... Emil, jaką książkę ostatnio czytałeś? nie ostatnio, ale wiesz co, ale wiecie co, gdy zacząłeś, Kamil, mówić właśnie o, o książkach właśnie nie będących powieściami, tylko czymś, no i ty też teraz zresztą, Marcelo, bestiariuszu, to astrofizyka dla zabieganych Neila deGrasse Tysona. Nie wiem, czy kojarzycie człowieka. Słyszałem o tym, pan to na swojej liście. Rzucałem okiem. Kurczę, świetnie, znaczy świetna książka, fajnie, szybko się czyta. Bardzo lekko napisana. Jeśli chodzi o astrofizykę, no ja bardzo mało wiedziałem, zresztą nadal bardzo mało wiem, ale ta książka jest naprawdę fajnie, przystępnie napisana. Zresztą jeśli chodzi o samą postać Neila deGrasse Tysona, ja uwielbiam tego człowieka słuchać. A mi się okazuje, może oglądać serial z nim? Space Time Cosmic Odyssey. Absolutnie świetne. Absolutnie świetne, tak. Też polecam. Wiesz co, ja też słucham, co prawda nie na bieżąco. On ma, to chyba w tej chwili już co tydzień jest, taką audycję radiową. Ona też chyba na YouTubie jest, a na pewno jest w formie podcastu dostępna. StarTalk się nazywają. Czyli Gwiezdne Rozmowy po polsku. Chyba tak. Ja zrozumiałem Start OK. Dobra. StarTalk. Dobra. Widzisz, to jednak to moje akcentowanie, coś z nim jest nie tak. No i to są jego rozmowy w sumie z naukowcami, ale też często zaprasza sportowców, więc to są takie całkiem lekkie rozmowy na temat otaczającego nas w sumie świata, tak? To nie jest tylko astrofizyka i jakieś bardzo mocno geekowe rozmowy, ale również o jakichś nowinkach technicznych. Także też polecam posłuchanie. Zresztą ja mówię, ja lubię tego kolesia słuchać, bo bardzo mądrze i bardzo fajnie i bardzo przystępnie gada. Zresztą polecam jego Twittera, on jest jednym z bardziej znienawidzonych właśnie popularyzatorów nauki przez środowiska sympatyków science fiction, ponieważ on na Twitterze często właśnie czepia się tego, jak bardzo nieadekwatne z rzeczywistością są na przykład obrazy nieba w danym filmie, czy jakieś teorie dotyczące właśnie fizyki, czy astrofizyki, które są przytaczane w filmach, nie tylko science fiction, no, wytyka po prostu błędy i dziury scenariuszowe, także jest dość mocno znienawidzony przez środowiska takich fanboyów. Ktoś źle zasymulował cząsteczki potrzebne z kamień, tak? Właśnie, dokładnie tak. Żeby naprawił. Ciekawe, co Interstellarze mówił. Wiesz co, o Interstellarze w tej chwili nie będę na pewno w stanie przytoczyć w pełni, ale ogólnie pozytywnie się wypowiadał, ogólnie bardzo pozytywnie i z tego co wiem, nie chcę teraz skłamać, ale chyba właśnie do Interstellara on został zatrudniony jako konsultant, żeby to wszystko się gdzieś tam zgadzało z rzeczywistością. Nie chcę w tej chwili skłamać, ale do jednego, chyba właśnie do Interstellara był zatrudniony. Chyba mogę potwierdzić twoje, bo jak teraz opowiadasz, to w jednym z moich ulubionych podcastów, czyli w Miszmaszu, też oni mówili i coś mi świta, że już o tym słyszałem. A wiem, że nie słyszałem tego od ciebie, także prawdopodobnie mówisz rację. Mówisz prawdę. Mówisz rację, dobrze. Ale mówisz rację, ale jak jesteśmy tak przy podcastach, to mi też się teraz przypomniał. Ten podcast dosyć rzadko wychodzi, ale słucha się go fenomenalnie. I to jest podcast Nerdy Nocą, polski podcast, okay. Taki można powiedzieć naukowy. Mamy osobę prowadzącą i ta osoba zaprasza różne osoby, które się znają na rzeczach, ale tak w miarę dobrze się znają. Także mamy historyków, biologów, ostatnio było o ważeniu piwa, ostatni podcast, który wyszedł, to było o ważeniu piwa, o budowaniu przydomowej ważelni piwa. Okay. Polecam, bardzo, bardzo mega ciekawe są te podcasty. Okej, nie miałem okazji, także z chęcią sobie zerknę. W ogóle nie wiem, czy Kamil miałeś okazję słuchać naszych wcześniejszych podcastów. My właśnie z Marcelem ogólnie jesteśmy fanboyami podcastów. Marcel bardziej tak, podcastów. Miałem okazję. Mhm. A co do podcastów, to ja bym sobie chciał polecić podcast Alana McKaya. Alan McKaya jest taki, można powiedzieć, epic z góry. Od 20 lat w branży pracujący
przy tych wszystkich wielkich hollywoodzkich produkcjach. Jest bardzo aktywny w sieci, ma bardzo dużo swoich kursów, tutoriali. Jego podcasty również wyglądają w taki sposób, że zaprasza jakieś znane postacie z świata postprodukcji, superwizorów i pracowników różnych artystów. I rozmawiają o tym, jak wygląda praca nad jakimś filmem, projektem, ogólnie o takim lifestyle'u, o tego typu rzeczach. Ma dużo fajnych rzeczy. Ostatnio na przykład widziałem breakdown 1,5 godziny do Gwiezdnych Wojen i Avengersów na przykład. I bardzo fajnie szczegółowo zwraca uwagę na to, jak było, jak coś powstało. Nie taki w techniczny sposób, tylko bardziej na postrzeganie jakby ujęcia, co jest potrzebne. Jak pracować ze skalą, żeby to było wiarygodne i tak dalej. Spoko. I to jest jego, jakby jego podcast, tak? Czy on ma jakąś konkretną nazwę? Tak. Alan McKay po prostu na YouTubie. A, okej. Okay. Dobra. No, warto wiedzieć. Sprawdzaj, zapisuj, bo też tak jak mówiłem wcześniej. Tak, bo tak jak mówiłem wcześniej, postaramy się do wszystkiego, o czym mówimy dziś, linki wrzucić w podsumowaniu dzisiejszego odcinka. Dobra, panowie, prawie 2 godzinki. Myślę, że będziemy na dzisiaj kończyć. Mam nadzieję, że Kamil nas do nas zawita jeszcze. Mam nadzieję, nie raz i będziemy sobie rozmawiać o innych rzeczach, albo może kiedyś będzie chciał pogadać o jakimś kolejnym tajnym projekcie, nad którym pracuje w JUS-ie i tylko oczywiście nam powie, nikt więcej się o tym nie dowie. Także mam nadzieję, że tak będzie i że odpowie pozytywnie na nasze zaproszenie. Odpowiesz pozytywnie, powiedz już teraz. No myślę, że tak. Okej. Okay. Pod plecami zaprzeczam. Dobra. Dobra, to tak, panowie, czy coś jeszcze, jakieś podsumowanie, Marcel? Kamil? To jeszcze komentarze na szybko. Okej, okay, dobra. Widzę, że tutaj się pojawia. Hammer pisze na YouTube, że nie zrobił hawajskiej, że nie ma opcji. Podejrzewam, że dzisiaj wszyscy się z nim zgadzają i dobrze, że nie zrobił hawajskiej. Jak o piwie, to Tomasz Kopyra. No, jeżeli się nie mylę, to jest jakiś youtuber, coś tam świta. Tak. Tomasz Kopyra.com chyba jego serwis i na YouTubie właśnie, tak. No jeszcze napisał, że nerdy nocą sobie sprawdzi, także ja polecam ogólnie wszystkim sprawdzić sobie ten podcast, bo to jest chyba z fajniejszych polskich podcastów. Szkoda, że tak rzadko wychodzi. Okej, okay. Dobra. Ja już żadnych podcastów nie będę polecał, bo znowu się rozgadam przez kolejne 20 minut. Dobra, dzięki wszystkim za dziś, którzy nas słuchali. Ci, którzy nas będą chcą posłuchać w formie podcastu, tak jak powiedziałem, dziś w nocy lub jutro z samego rana, podsumowanie odcinka i wersja audio wędruje na wszystkie największe serwisy podcastowe. Jeśli macie jeszcze jakieś uwagi, komentarze do tego, o czym dziś mówiliśmy, zapraszamy do komentarzy, odniesiemy się do nich za tydzień w kolejnym odcinku, albo już bezpośrednio wam odpowiadając w komentarzach. Na dziś dziękuję, dzięki Kamil, że się pojawiłeś. Dziękujemy bardzo. Dzięki za twoją wzruszającą historię. Nie, tak zupełnie serio, to właśnie w sumie bardzo chciałem zaprosić Kamila do naszego podcastu, bo Kamil jest takim świetnym przykładem osoby, która... Przepraszam. Sąsiedzi krzyczą za oknem. Osoby, która zaczynała na forum After Effects od bardzo prostych rzeczy i która gdzieś tam trwając w swoim postanowieniu robienia ruchomych obrazków w tej chwili pracuje w jednym z największych studiów w Polsce, realizując fajne rzeczy. Dlatego warto z niego brać przykład. Tak jak wspomniałem, do wszystkich, znaczy do Paradigma również link pojawi się w podsumowaniu. Także jeszcze raz dzięki, Kamil, za pojawienie się i dzięki, że wytrwałeś, dzięki, że czasem posłuchałeś tego mojego ględzenia, jak ci to czy tamto radziłem w czasach jeszcze forum After Effects. I dzięki też, że niektórych z moich porad nie słuchałeś. Ale ty się śmiesz, ale na samym początku kilka lat temu byłeś jedną z takich osób, które mnie naprawdę mocno inspirowały. I jakby pewnie po części jestem tu, gdzie jestem, dzięki tobie. Tak mi się wydaje. To teraz, się,
To teraz się zarumieniłem dla tych, którzy... Wytrzyj z łezkę. Tak, to już ocieram łezkę i się zarumieniłem. Nie, no dzięki, fajnie, bo jakby to... Ja do dziś gdzieś tam staram się po prostu gadać o tym, o czym gadam. Czasem nieskładnie, czasem ze złym akcentowaniem i za dużą ilością angielszczyzny. Chyba lepiej tak gadać, niż w ogóle nie gadać. Ale lepiej tak, wychodzę z tego założenia, że lepiej tak gadać, niż w ogóle nie gadać, bo można fajnie... Fajnie ludzi, fajne rzeczy wciągnąć. Ja jeszcze tak chcę przedłużyć, jak tu Emil. Okay. Pierwsza rzecz, która mi tak przyszła do głowy, jak już mieliśmy kończyć, tak? Ale Emil jeszcze coś miał powiedzieć, to mi się skojarzyło, tak jak już jesteś na mszy, są ogłoszenia parafialne. Już myślisz, że się skończy, a tu ksiądz jeszcze na ogłoszeniach musi coś tam od siebie dorzucić i kolejne pół godziny mija. A druga sprawa to już tak serio i znowu Emil. Emil to zawsze był taką osobą na forum After Effects, która takiego kopa w tyłek dawała. W sensie... że jak ktoś mówił, ktoś pisał źle albo marudził, to Emil zawsze przychodził i dużymi, wielkimi literami z milionem wykrzykników pisał, że jak się nie da, to trzeba zrobić tak, żeby się dało. Jak jest konkurencja, to trzeba zaoferować konkurencyjne jakieś usługi. Jak inni sobie radzą, to znaczy, że ty też sobie możesz poradzić. Zawsze potrafił w jakiś sposób zmotywować, żeby inaczej podejść do pracy. No, to chyba dobrze. No właśnie dobrze. No, ja okay. Też pamiętam, jeden z moich pierwszych kontaktów z Emilem to było, też się zacząłem chyba żalić na forum After Effects, że u mnie to nie ma jak robić, bo wszyscy to mają kontakty i tak dalej. Ja mówię, i Emil, od razu następny komentarz na dole to był Emila. No to też sobie zrób kontakty. Okej, okay, dobra, to może kiedyś zaprosimy więcej osób i zrobimy taki wspominkowy program o mnie i o tym, jak czasem byłem ugierdliwy. Sentymentalna podróż przez forum After Effects.pl. Tak. To teraz myślę, że już po tym pozytywnym akcentem, zarumieniony, mogę kończyć dzisiejsze spotkanie. Czy jeszcze ktoś? Jakieś ogłoszenia parafialne? Nie? Okej. Okay. Nie, już po ogłoszeniach jest. Dobra, to jeszcze więcej swój do domu. Tak jest, dobra, panowie, to jeszcze raz. Dzięki, Kamil, że się pojawiłeś. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś w przyszłości skorzystasz z naszego zaproszenia. Mam nadzieję, że będziesz spamował dzisiejszym odcinkiem po wszystkich swoich rodzinie znajomych i zapraszał na inne odcinki również z innymi gośćmi albo tylko z naszymi gadającymi głowami, moją i Marcela. Dzięki, Marcel, za dzisiejszy odcinek. Dzięki wszystkim, którzy nas oglądali. Dzięki wszystkim, którzy nas będą słuchali w formie podcastowej. I widzimy się i słyszymy się na żywo. Przyszła środa, godzina 20. I słyszymy się w wersji podcastowej zawsze jakieś 12 godzin później na wszystkich największych serwisach podcastowych. Na dziś się żegnamy. Cześć wszystkim. Dziękujemy. Do usłyszenia, do zobaczenia.